So now we're going to do a workshop. Teraz będą warsztaty. More interactive, you can ask questions. Będzie takie coś bardziej interaktywnego, możecie zadawać pytania. Or just make comments if you want to. Albo jeżeli ktoś chce coś skomentować, coś można. And we're going to be looking at be the church. Będziemy się zastanawiali, co znaczy być kościołem. So I have two goals. Tak więc mam dwa cele. The first one is to share with you my passion for how the church should be. Chciałbym się podzielić po pierwsze moją pasją, jak Kościół powinien wyglądać. And the second one is to share with you how I believe that the yes, thank you. And the second one is for me to share with you how I believe that the church should interact with the world outside. I po drugie chciałbym powiedzieć, jak wydaje mi się, że Kościół powinien działać na zewnątrz. Like what does it mean for the church to be God's kingdom? Jak Kościół może być Bożym Królestwem? I think we better get that chair back actually and put it there again. Can someone help us with that? Just get the chair so that I can the guitar stool so that I can put the I have a remote but it's not working. So we're gonna pilota, have to ale niestety nie działa. My finger's gonna have to be the remote. Tak więc muszę obsługiwać komputer swoim palcem. Because a lot of times when I'm talking about church. Tak więc zazwyczaj gdy mówię na temat kościoła. People ask, well, what are we allowed to do and what are we not allowed to do? Pytają mnie, co możemy zrobić w kościele, czego nie możemy zrobić. And are we still Adventist if we do things in a different way as a church? I zadają pytanie, czy wciąż możemy się czuć adwentystami, jeżeli robimy pewne rzeczy w inny sposób. So I want to talk about some of those things. Tak więc dzisiaj chciałbym właśnie na ten temat mówić. Okay. Perfect. All right. Firstly, I want to talk about this church that we started in London. Chcę powiedzieć o kościele, który, o zborze, który założyliśmy w Londynie. Called Hope Community. On się nazywa Hope Community. When you break it down and you go into a new area where there's no church. Kiedy udajesz się do takiego regionu w mieście, gdzie nie ma zboru. And you want to start being an Adventist presence in that area. I chcesz zaznaczyć adwentystyczną obecność. What are the things that still make you a church? Co trzeba zrobić, żeby pojawił się zbór? One of them is fellowship. To, co jest potrzebne, to wspólnota. The church is a community. Bo Kościół, zbór to właśnie wspólnota. We're not doing it by ourselves. Nie zrobimy kościoła sami ze sobą. There are always people who want to go off by themselves and do it by themselves. Są ludzie, którzy wszystko chcieliby zrobić sami. But that was never the way Jesus did it. A Jezus nigdy w ten sposób nie wykonywał swoich zadań. He always said, no, come with me and go in twos and we'll work together. I Jezus zapraszał ludzi, mówił, podzielimy się na dwójki, będziemy coś robić razem. That's not the spirit of church to just want to do it by yourself. Satan wants to do it by himself. Nie da się robić rzeczy samemu, to szatan robi wszystko samemu. Right, church is fellowship, it's community. W kościele mamy wspólnotę. Also worship is important. Tak samo ważne jest nabożeństwo. That's not about the style. Nie chodzi tutaj już koniecznie o styl. It's not about the type of music you're playing if you have drums or not. Niekoniecznie o rodzaj muzyki, którą się gra w kościele, czy jest perkusja, czy jej nie ma. Worship is about people connecting with God. Nabożeństwo to chodzi tutaj o istotą tego jest połączenie ludzi z Bogiem. Worship is not a song, we worship through music. To nie jest, nie chodzi o pieśni. My wielbimy Boga przez pieśń. Worship could be going out in the forest and recognizing God's creation. Również nabożeństwo może mieć miejsce wtedy, kiedy udajemy się w przyrodę i odnajdujemy Boga właśnie, jak cudownie przyrodę stworzył. Worship could be everybody in this room writing a letter to Jesus and saying, Jesus, this is how I feel. Nabożeństwo będzie również wtedy, kiedy w tym pomieszczeniu ktoś w tej chwili na przykład pisał list do Jezusa. And we have to learn maybe how to be creative about worship again. I my może powinniśmy otworzyć się na nowe sposoby wielbienia Boga. Worship is about loving God. Gdy mówimy o nabożeństwie, to chodzi o kochanie Boga. And I'm totally against anybody saying this is the way you have to worship and you have to worship this way. Naprawdę jestem przeciwny temu, kiedy ktoś mówi, to jest sposób, w jaki należy wielbić Boga. I'm totally against that because God never says that in the Bible. Jestem przeciwny temu, ponieważ Pan Bóg w Biblii nigdzie czegoś takiego nie mówi. When God is talking about worship in the Bible, he doesn't talk about the style. Kiedy Pan Bóg mówi o nabożeństwie w Biblii, nigdy nie mówi o rodzaju, he talks o stylu. About if people's hearts are in it. Bardziej mówi o tym, jakie jest serce człowieka. He never talks about the style. He doesn't say this type of music is okay and that type of music is not. Nigdzie w Biblii nie czytamy, że taki rodzaj muzyki jest w porządku, inny nie. It's not in the Bible. Nigdzie tego w Biblii nie znajdziemy. Okay, discipleship. Wspólnota, uczniostwo. That is people becoming more like God.
to chodzi tutaj o ludzi, którzy stają się bardziej jak Bóg, podobni jemu. If you have a church and you don't have people becoming more like God, it's not really a church. Jeżeli mamy kościół, gdzie ludzie nie stają się uczniami, nie stają się bardziej jak Bóg, to nie jest zbór. It's more like a club. To jest bardziej jak klub, right? You want to have people who are becoming like God. What does it mean to be a disciple? Co to znaczy być uczniem? It means to do things in the way that Jesus would have done it if he was there. To znaczy, że zrobilibyśmy rzeczy w taki sam sposób, jak uczyniłby Jezus, gdyby się znalazł w takich okolicznościach. That means to be a disciple means if you drive the bus, you drive the bus like Jesus would drive the bus. Gdy prowadzisz autobus, to znaczy, że prowadzisz go w taki sposób, jak Jezus by go prowadził. If you sweep the floor, you sweep the floor like Jesus would sweep the floor. Jak zamiatasz podłogę, to robisz to w taki sposób, jak zamiatałby ją Jezus. If you operate on people, you're a surgeon. Jeżeli operujesz kogoś, you operate on one like Jesus would operate on to him. Operujesz tę osobę tak, jakby Jezus to robił. That whenever you turn up, Jesus has turned up. That's what a disciple means. Uczniostwo znaczy, że zwracasz się do ludzi tak, jak Jezus by się do nich zwrócił. Okay, then it has to be mission. I oczywiście musi być też praca misyjna. You have to be sharing who God is with somebody. Należy się dzielić z ludźmi, kim jest Bóg. We are called to tell people who God is. Bóg nas do tego powołał, aby powiedzieć ludziom, kim On jest. We're called to preach the gospel. Jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię. But one person said, preach the gospel. Ktoś powiedział, głoś Ewangelię. And if necessary, use words. I jeśli jest to konieczne, używaj słów. Because it's about mission. Chodzi tu o misję. That you have a mission, that we have a big story to tell the world. My mamy naprawdę niesamowitą historię, którą możemy opowiedzieć temu światu. Then there has to be social responsibility. I również musi być odpowiedzialność za społeczeństwo. That means your church should do something so that the community feels the church. Chodzi o to, że kościół powinien zrobić coś, żeby ludzie, którzy nas otaczają, zauważyli, dostrzegli, że jest tutaj kościół. If your church left where it was. Sorry? If your church moved. Gdyby twój kościół został gdzieś przeniesiony, people around you should miss you. To ludzie powinni odczuwać brak waszej obecności. They shouldn't be glad we left. They shouldn't be glad we left. I nie powinni się cieszyć, że was już nie ma. They should miss us. Really, tak naprawdę powinni po prostu żałować, że już nas nie ma. And if that's not happening, jeżeli czegoś takiego nie ma miejsca, then I believe that there's something God needs to do for us to, so we can serve the community. Tak więc Pan Bóg na pewno musi coś w nas zmienić, abyśmy my służyli społeczności wokół nas. So when we started this church in London, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym nowym zborem w Londynie, we decided we wanted to have these principles. There's this thing called healthy churches. Założyliśmy sobie taki pewne cele, aby kościół był zdrowym kościołem. A healthy church is a church that doesn't go to one extreme or the other. Zdrowy kościół to nie taki, który od jednej skrajności w drugą popada. Either we're reacting to conservatism. Chociaż my uważamy się za konserwatystów. Or we're reacting to liberalism. Przepraszam, że będziemy jedne ekstrema, jedna skrajność to będzie konserwatyzm, drugi liberalizm. We need to find a healthy middle. That's my musimy znaleźć ten złoty środek. Right? Not one or the other. Nie jedna skrajność czy druga, ale ten złoty środek. Like that we're so conservative that we only read like, you know, every time we speak to someone it's always a Bible text you speak to them, otherwise you can't. Nie możemy być aż tak konserwatywni, że w momencie, gdy do kogoś otwieramy usta, to po prostu tylko teksty biblijne cytujemy. I've been to a Bible study like that. Byłem kiedyś na takim studium, gdzie chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie. Says, answer with the word, brother. Answer with the word. I wtedy ktoś powiedział, bracie, ale odpowiedz tak, jak słowo mówi. So they weren't allowed to say anything unless they could quote a scripture text. Oni czuli się, że po prostu każda ich odpowiedź musiała być cytatem z Biblii. But then how do you interpret it? How do you explain it if you always just quote the text and you never say what it means? Ale jak można wyjaśnić znaczenie tekstu, jeżeli ty nie mówisz, co on dla ciebie znaczy, tylko po prostu cytujesz kolejne teksty? Yeah, I've been to other Bible studies. Tak więc ja robiłem różnego rodzaju. Where they say, yeah, we have to pray for 2 hours first before we have to pray for 2 hours before we start to read the Bible. Niektórzy byłem na takim spotkaniu, gdzie niektórzy mówili, że zanim zaczniemy czytać Biblię, musimy się przez 2 godziny pomodlić. I'm exaggerating, but they prayed for like. Oczywiście przesadzam, ale modlili się naprawdę długo. And I was like, yeah, it's good. I believe in prayer. Ja wierzę oczywiście w modlitwę. But it can be a little bit extreme for someone who doesn't know anything about God when they come to your Bible study. Ale gdy ktoś przyjdzie na takie spotkanie biblijne i nie wie nic na temat Boga. And you're told you have to kneel for the Bible study too. I powiedzą takiej osobie, musisz wcześniej
do modlitwy uklęknąć. We have to kneel to pray every time. Aby się modlić, to musimy na klęcząco to robić. Otherwise the Spirit of God doesn't come if we don't kneel. Jeżeli nie uklękniemy, to Duch Święty na nas nie spłynie. Like, I'm sure every time Jesus prayed, he didn't kneel. Ja wierzę, że Jezus nie zawsze klękał do modlitwy. So I'm just saying like extremes. Try to avoid extremes. Try tak to balance. Starajmy się unikać tych skrajności. Raczej próbujmy znaleźć środek. A healthy church has balance. A właśnie zdrowy zbór to taki, który ma balans. Empowering leadership. A więc takie przywództwo z mocą. That's leadership that says, I believe in you. You can do it. To wtedy mówimy drugiej osobie, wierzę, że to możesz zrobić. Gift-oriented ministry. Służba zorientowana na dary duchowe, czy może służba, która wynika z darów duchowych. You have to have a church where everyone is working in their gifts. Potrzebujemy kościoła, gdzie ludzie używają darów Ducha Świętego w służbie. In my church in London, w moim zborze w Londynie, they said to me once, powiedzieli mi raz, okay, the leaders who are leaders have had their chance of being leaders. Przywódcy mają szansę być przywódcami. Now it's somebody else's turn to be the leader. Ale teraz jest czas, żeby inni byli nimi. And it sounds reasonable. I był jakiś sens. But then that's not really biblical. Ale to nie jest do końca biblijne. Because you don't do something because it's your turn. Bo nie robimy czegoś dlatego tylko, że jest nasza kolej, żeby to zrobić. You do it because you're gifted to do it. Ale raczej robimy coś, ponieważ jesteśmy do tego predestynowani. People say, yeah, he's been the elder for 20 years, it's somebody else's turn. Ktoś powiedział, no już byłeś starszym przez 20 lat, już teraz jest czas, żeby ktoś inny był przywódcą. He's the elder probably because he's gifted to be the elder and he Ale can do it. Ta osoba może była właśnie starszym zboru, ponieważ miała taki dar. And sometimes we do that. We want to fill all the church positions, so we just get somebody. It doesn't matter who. It doesn't matter if they're good at it. My po prostu robimy pewne rzeczy w zborach tak, że po prostu zapełniamy stanowiska w zborze tylko dlatego, żeby one były zapełnione. But we have to start thinking about what people's gifts are and put people in the right places. Ale my raczej powinniśmy zastanowić się, jakie ludzie mają dary i umieszczać ich w tych miejscach, gdzie oni będą się spełniać. Passionate spirituality. A więc taka duchowość z pasją. It only works when people feel we're passionate about our faith, you know. Sorry? Christianity is attractive when people feel that we're passionate about our faith. Chrześcijaństwo jest wtedy atrakcyjne, kiedy ludzie widzą, że robimy coś z pasją. I don't mean noisy. To nie znaczy, że mamy dużo hałasu robić. Noisy and passionate is not the same thing. To jeżeli robimy coś robiąc dużo hałasu, wcale nie znaczy, że mamy pasję. If you're a quiet person, jeżeli jesteś taką spokojną osobą, then being a Christian doesn't mean that you then become a loud person. To kiedy taka osoba staje się chrześcijaninem, wcale nie oznacza, że nagle musi stać się taką głośną osobą. And it's dangerous sometimes in church. Jest pewne niebezpieczeństwo w tej kwestii. Where one personality becomes the only personality you can have. Że po prostu wymaga się, aby tylko pewnego rodzaju osobowość miała miejsce. Everybody has to be loud. I każdy musi teraz być głośny. Na przykład. Everybody has to jump and shout hallelujah, otherwise we're not really. Każdy musi skakać i krzyczeć aleluja. Wtedy jest duchową osobą. But if that's not your personality, ale jeżeli to nie jest twoją osobowością, then you shouldn't expect your personality to change. To wcale nie możesz oczekiwać, że twoja osobowość się musi zmienić. God changes your character, not your personality. Pan Bóg zmienia raczej nasz charakter, a nie osobowość. See, you will be a loud, mean person. A loud person who's mean, you know. Mean. Przygnębiona? A nie chodzi o to, żeby być nieprzyjemną osobą. Right? Or you could be a quiet person who's mean. Możesz być spokojną osobą, która jest nieprzyjemna. Now God is going to change the meanness, but he's not going to change the fact that you're quiet or loud. Pan chce zmienić to, Pan Bóg chce zmienić w nas to, że nie, jesteśmy nieprzyjemni, a nie, że będziemy albo w głośny albo cichy sposób wyrażać nieprzyjemność. No, passionate is not about how loud you shout. Passionate is about what God is doing in your life. Pasja nie polega na tym, że głośno się zachowujesz, a raczej to, co jest w twoim sercu. And how committed you are to God. And what? And how committed you are to God. I jak jesteś poświęcony dla Boga. Functional structures. Functional structures. Struktury funkcjonowania. This is good to have something. We have church departments, right? Mamy różne oddziały w zborach. We have Sabbath school. Mamy szkołę sobotnią. We have youth department. Mamy oddział młodzieży. We have health and temperance.
Mamy oddział zajmujący się wstrzemięźliwością i zdrowiem. We have different, all the different departments in our churches, right? Więc mamy różne takie oddziały, służby. And it's good. I to jest dobre. But don't think that you have to do all the church departments just because there's a name for it. You have to have someone to do. Ale nie myślmy, right, że musimy w każdym zborze mieć wszystkie te służby tylko dlatego, że po prostu jest taka nazwa, czy w innych zborach takie rzeczy są. If it's not functioning, don't try to think that you have to fill it just because it's jeżeli to nie będzie funkcjonalne, nie będzie to działało, zrezygnujmy z tego. You have to have someone who can do that job. Jeżeli musimy mieć kogoś po prostu, kto się tym będzie mógł zająć. And it's not a sin to not have all of the church departments. I wcale nie będzie grzechem, jeżeli z czegoś zrezygnujemy. So then you've got one person who is everything, like they have like 12 departments. Czasami jest tak, że jedna osoba jest odpowiedzialna za 12 jakichś tam służb. They can't do that. I tego się nie da zrobić. You have to think about who has the skill to do it. Raczej musimy zauważyć, jaka osoba ma dary, które mogłyby ją predysponować do tego, żeby czymś się zająć. And until we get the people to do more, then we have to do less. Sorry? Until we get the people to do more, we have to do less. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej ilości ludzi, żeby robili to wszystko, musimy po prostu skoncentrować się na mniejszej ilości służb. When we started this church in London, tak więc kiedy zaczynaliśmy ten zbór, we didn't just start all the departments. We didn't just have all the departments. Nie mieliśmy tych wszystkich oddziałów, tych służb. We had seven teams. Mieliśmy tylko siedem grup. The seven teams. Siedem. You know how we got them? Wiecie w jaki sposób? We knocked on the doors. Pukaliśmy do drzwi. And we said we're starting a church here. I mówiliśmy ludziom, że tutaj zakładamy zbór. We're Seventh-day Adventists. Jesteśmy adwentystami. And then we're starting a church here. I zakładamy zbór. And what do you think the community needs? I pytaliśmy ludzi, co sądzicie? Czego tutaj potrzeba? I got in so much trouble. I naprawdę miałem tutaj pewne problemy. People in church said, you can't ask them what they want. Ponieważ ludzie w zborze zaczęli mówić, nie wolno tutaj ludzi pytać, czego oni potrzebują. They might tell you what they want and then we have to do it. Bo oni mogą powiedzieć, że coś potrzebują i będziemy musieli to zrobić dla nich. And they might ask for bad things. A mogą przecież poprosić o jakieś złe rzeczy. If they ask for bad things, we don't have to do it just because they ask for it. Ale przecież jeżeli poproszą nas o zrobienie jakichś złych rzeczy, wcale nie musimy ich zrobić tylko dlatego, że oni nas o to proszą. We're deciding what we do. After they give us what they want, then we respond out of the kingdom of God. To my będziemy decydowali, co zrobić. To my mamy odpowiedzialność za Królestwo Boże i my będziemy decydować, co jest dobre. I said, what do you think they're going to ask for? More drugs on the streets? Co, myślicie, że poproszą, żeby było więcej dostępnych narkotyków? What do you think they're going to ask for? More crime? We need you to help us. We need more crime. Czy myślicie, że poproszą o to, żeby większa przestępczość była tutaj w dzielnicy? We went and knocked on the doors and asked them. Tak więc pukaliśmy do ludzi, do drzwi i pytaliśmy. You know what they said? Wiecie, co powiedzieli? They said, you know what we need? We need someone to work with our young people. I oni mówili zazwyczaj, że potrzebujemy kogoś, kto by mógł zająć się młodzieżą. So we started a youth club for young people. Tak więc otworzyliśmy taki klub młodzieżowy. They said there are a lot of single parents in the community. Powiedzieli nam również, że jest takich wiele samotnych rodziców, samotnie wychowujących dzieci. So we started a mother and child group tak once więc, a week. Otworzyliśmy taką grupę, która oferowała spotkania dla samotnych matek. They said, there's no community spirit. I don't know my neighbors. Niektórzy mówili, tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś ducha w tej dzielnicy, no nie znamy się nawzajem. So we started doing some arrangements inside the church so people could get to know each other. Tak więc oferowaliśmy takie spotkania, gdzie ludzie mogli przyjść i poznać się nawzajem. You know, when that church was about to be closed down, that church was close to being closed down because the building, they wanted to kick us out of the building. Był taki moment, że musieliśmy po prostu zapomnieć o tym zborze, ponieważ chcieli nas po prostu stamtąd wykopać z tego budynku. The people in the community said no, they can't leave. A ludzie, którzy już nas znali, mówili, nie, to niemożliwe, oni nie mogą tutaj opuścić tego miejsca. Because they have a youth club for our kids. Ponieważ mają klub młodzieżowy dla naszych dzieciaków. They have a group for the young mothers. Mają klub dla samotnych matek. They said when we need to use the church for a party for our child or something. Kiedy mamy taką potrzebę, żeby wykorzystać pomieszczenie na jakieś przyjęcie dla dziecka, we let them use the building for free. Oni powiedzieli, że mogą wtedy korzystać z tego budynku za darmo. We just said, don't break anything and clean up when you leave. Powiedzieliśmy tylko, żeby po prostu wykorzystali budynek,
nic tam nie zepsuli, posprzątali i jest w porządku. And you can use it for free. I za darmo możecie wykorzystywać go. Because we were trying to serve the community. My chcieliśmy służyć tym ludziom, chcieliśmy im pomagać. And you have to have functional structures to do that. Tak więc muszą być odpowiednie takie funkcjonalne struktury. We asked them what they needed. My zapytaliśmy, czego potrzebują. And then we took our church departments. I w związku z tym pojawiły się te służby w kościele. And thought about how our church departments could meet those needs. I zastanawialiśmy się, jak te nasze grupy mogą zaspokoić potrzeby ludzi. And that's what we have to do to be relevant. I właśnie coś takiego musi się pojawić, aby Kościół miał sens egzystencji swojej. We just have to ask our community, that's all. Po prostu zapytaliśmy ludzi, co potrzebują. What do you need? These things didn't even cost us money. Czego potrzebują? A zapytanie tak naprawdę nawet nic nie kosztowało. Just have the kids in and play some games with them. Chodziło o to, żeby właśnie zorganizować na przykład miejsce dla dzieciaków do zabawy. Just open the church and have some, you know, some hot drinks in the morning for the mothers so they can come with their kids. Chodziło o to, żeby po prostu otworzyć budynek, podać jakieś napoje dla matek. Proste rzeczy, nic nie kosztują. I'm pretty sure you could do some very powerful things in Poland. Jestem przekonany, że wy też możecie robić podobne rzeczy w Polsce. To reach people's needs. Aby po prostu zaspokajać potrzeby ludzi. All right, there has to be inspiring worship. Kolejna rzecz to takie inspirujące nabożeństwo. Inspiring worship just means that when people left, they feel God spoke to me. Gdy ludzie opuszczają takie nabożeństwo, mogą powiedzieć: Bóg przemówił do mnie. That God spoke to me. Że Bóg naprawdę do mnie mówił. Holistic small groups. Holistyczne małe grupy. Now groups where there are people who study the Bible outside of Sabbath. Grupy, gdzie ludzie spotykają się, aby studiować Biblię, nie tylko jak to robią w sobotę. I'm not talking about these groups where there's just one guy who wants to just tell everyone what to do. Nie mam na myśli takich grup, gdzie jest jeden człowiek, który mówi wszystkim, że on wie, co należy robić. We've got enough of those. Takich to mamy naprawdę już po dziurki w nosie. One guy who wants to take you through every inch of prophecy, every inch by himself. Wszystko chce zrobić sam. Takich ludzi mamy dosyć. And every Bible study is the same thing. I każde studium biblijne przygotowane przez taką osobę to jest takie samo. Or one guy who wants to tell you every inch about the Holy Spirit. I może być taka osoba, która właśnie chce wam wszystko powiedzieć, co wie na temat Ducha Świętego. And every Bible study is the same. I każde studium biblijne przygotowane przez taką osobę jest zawsze takie samo. I'm not talking about that. Nie, czegoś takiego nie potrzebujemy. I'm talking about a community of people. Raczej mówię o wspólnocie osób, who look at each other as equal. Którzy myślą o sobie jako o równych and partnerach. They study the Bible together. Którzy razem studiują Biblię. To get closer to God. Przybliżają się do Boga. And to get closer to each other. I również przybliżają się do siebie nawzajem. No one's got a special agenda apart from just wanting to come close to God. Nie ma jakiejś specjalnej agendy. Chodzi właśnie tylko o to, żeby przybliżyć się do Boga. Follow me, these groups are important for the growth of the church. Takie grupy są bardzo ważne, jeżeli myślimy o wzroście kościoła. Because when people come to church on Saturday, ponieważ gdy ludzie przychodzą w sobotę do kościoła, if there's no group where they can go where other people can look after them. Jeżeli nie będzie grup w kościele, gdzie ludzie mogliby się zająć nimi ich potrzebami, how do you keep them? Jak utrzymamy tych ludzi w kościele? How do they know what it means to be a Christian? Jak te osoby przekonają się, co znaczy być chrześcijaninem? Doesn't have to be a big group, it could be a group of 5, 6, 7. To nie musi być duża grupa, to może być 5, 6, 7 osób. 2, 3. Albo 2, 3. But you just study the Gospels. Ale studiujemy wtedy Ewangelię. You go through them and you find out who is this Jesus. I podczas takich spotkań przekonujemy się, kim jest Jezus. You know, and you ask the questions of each other. Zadajemy sobie wtedy pytania. So that you can encourage each other. I w ten sposób możemy troszczyć się o siebie nawzajem. In the church in Copenhagen, the cafe church. W kościele w Kopenhadze, w tym cafe church. I can see a connection between the people who come and join a cell group. Ja widzę zależność wśród ludzi, którzy przychodzą do tego zboru i dołączają do małych grup. And the people who don't. I widzę różnicę między nimi a tymi ludźmi, którzy nie dołączają do the małych grup. The people who don't usually end up staying in church for long. Ludzie, którzy nie angażują się w małe grupy, nie zostają zbyt długo w kościele. But the people who join a cell group have people that are looking after them. Ale te osoby, które przyłączą się do grupy, one są otoczone osobami, które troszczą się o nich. We've talked about need-oriented relationships already.
Sorry, need-oriented evangelism. That's when we do evangelism based on what people need, not what we think they need. Już mówiliśmy troszeczkę na temat ewangelizacji opartej na to, na tym, co ludzie potrzebują, a nie na tym, czego my potrzebujemy. Like sometimes we say we're going to go, we're going to do health classes. Czasami mówimy tak, pójdziemy, zrobimy jakieś prezentacje na temat zdrowia. And the people probably need those health classes. Prawdopodobnie ludzie potrzebują czegoś takiego. But the thing is, do they know that they need it? Pytanie jest, czy oni rozumieją to, że potrzebują czegoś takiego? You have to start with where they are, not where you want them to be. My musimy zacząć z ludźmi na tym poziomie, na którym oni są, a nie na którym powinni być. We wonder sometimes why we do things and people are not interested. They don't come. Ciekawe, że my czasami robimy coś i później się zastanawiamy, że ludzie nie są zainteresowani. Because we haven't done the simple thing of asking them, what do you want? What do you need? A my po prostu zawaliliśmy taką prostą sprawę, żeby zapytać ich, czego oni potrzebują. Most of the time you're giving someone a gift, you don't just give them a gift. You ask them what they want or you think about what they want before you give them the gift. Zazwyczaj kiedy chcemy komuś coś podarować, to pytamy, co by im się przydało, z czego byliby zadowoleni. Those are the good gifts anyway, right? I to są właśnie takie dobre dary wtedy. You know, it's always messed up when your parents buy you those weird trousers and you're just like, what's going on? Why did you buy these? Zawsze jest bieda, kiedy rodzice kupią wam jakieś spodnie, these, które wam się nie podobają. These trousers are orange. I don't know what I'm supposed to do with these. No, let's leave it. I wtedy mówimy, co to jest? Co ja mam z tym zrobić teraz? And loving relationships. I również taka relacje oparte o miłości. I don't have to say much more about that. No o tym chyba aż tak wiele nie trzeba mówić. I've told you about Bike Mike, right? Powiedziałem już wam o chłopaku, który się nazywał Bike Mike. Bike Mike never became a Christian while I was there. Gdy ja byłem w zborze, on nie został chrześcijaninem. But I want to believe that we left a good impression on him who God is, so that when the time comes. Ale ja wierzę, że my zaszczepiliśmy mu taką myśl, kim jest Bóg, i wierzę, że pewnego dnia he'll be able to choose Jesus for himself. Że on pewnego dnia wybierze, dokona decyzji dla Jezusa. And that's a picture of the church. It's in a community center. Sorry. It's a community center, like a local place for young people to go to. Tam jest pewne właśnie miejsce, gdzie młodzież może przyjść. And that is the Seventh-day Adventist Church there in Beckenham. I to jest właśnie kościół adwentystyczny. We had this principle about the church. Mamy taką zasadę, jeżeli chodzi o Kościół. So deeply do we care for you, że będziemy troszyć się o ciebie. That we are determined to share with you not only the gospel of God. I chcemy z tobą podzielić się nie tylko Ewangelią but Bożą, our own selves. Ale również chcemy podzielić się z tobą nami, tym co mamy. Because you have become very dear to us. Ponieważ stałeś się dla nas kimś bardzo ważnym. We're not just sharing information with people, we're sharing ourselves. My nie dzielimy się z ludźmi tylko informacjami, my dzielimy się sobą, dajemy im siebie. And if you want to be a relevant Christian, you have to share yourself with people. Jeżeli chcesz być naprawdę chrześcijaninem, to musisz podzielić się sobą. That's what Jesus did. To jest to, co uczynił Jezus. The word became flesh and lived among us. Czytamy w Ewangelii Jana, że Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami. And we have seen his glory. I widzieliśmy Jego chwałę. The glory of the Father's only Son. Widzieliśmy chwałę jednorodzonego Syna. Full of grace and truth. Pełną łaski i prawdy. So the word has to become flesh. Tak więc Słowo musi stać się ciałem. When you go into your area where you are, gdy udajesz się w miejsca, gdzie są tobie bliskie, które są tobie bliskie. The word has to become flesh. Ciało, słowo musi stać się ciałem. Okay. So how should we interact with the culture around us? Tak więc jak powinniśmy traktować kulturę, która nas otacza? You could be a separatist on the left. Możesz być separatystą. Or you could be a cultural Christian. Albo możesz być chrześcijaninem, który rozumie kulturę. You know, a separatist is an insider. Separatyści to są tacy wewnątrz. They keep away from anyone else. Sorry? They keep away from anyone else that's oni not się like them. Odgradzają od innych ludzi. Or maybe they're culture warriors. Albo będą takimi wojownikami w sprawie kultury. A culture warrior is the kind of Christian who stands outside the abortion clinic and says this is wrong. I on wtedy, taki chrześcijanin, wychodzi na zewnątrz i mówi to jest złe. Or we could be an evangelizer. Może być to ewangelista. That's like every conversation they have with you, they have to tell you that Jesus died for you and that he's coming again. To jest człowiek, który w każdej rozmowie musi powiedzieć, że Jezus umarł za ciebie, że przyjdzie po ciebie. I was like that before. I used to always try and bring the conversation around.
Ja właśnie byłem kiedyś taką osobą, która ciągle musiała te tematy poruszać. And I'll say, someone will say to me hello. Sorry? Someone will say hello. Ktoś powiedział na przykład do mnie cześć. And I say, yes, hell is low. And if you... Ja powiedziałem tak. To się... And if you don't give your life to Jesus. I tutaj jest taka gra słów. Hello. Hell is where you're gonna go. Let me explain it. No. A ja wtedy zamiast odpowiedzieć normalnie, to mówiłem tak, niebo, piekło jest tam gdzieś, nie? To chodziło o to, żeby ta gra słów była, zamiast normalnie człowiekowi odpowiedzieć. Okay, or you could be a cultural Christian. A można być chrześcijaninem, który rozumie te różnice kulturowe. You don't really believe in any of it, you just go because it's just a part of your culture. Rozumiesz, że po prostu pewne rzeczy mają miejsce, ponieważ to jest częścią kultury. It doesn't change your life, you know, don't take it that seriously, but yeah, I'm a Christian, yeah. Nie traktujemy tych rzeczy aż tak poważnie, po prostu jesteśmy chrześcijanami. And then you blend into the culture. I próbujemy się jakby zmiksować z tą kulturą. Don't wanna offend anyone, don't wanna say anything about my beliefs, you know, I'm an Adventist, but you might not be, I don't wanna say anything to offend you. Może właśnie w tej sytuacji próbujemy nie urazić nikogo, nie powiedzieć za dużo. Okej, jestem adwentystą, ale nie będę zbyt wiele mówił. Or you could be like a philanthropist, right? What's that? A social worker. Albo mogę być jak taki pracownik socjalny. So you just do good things. Robimy just, dobre rzeczy. That's my Christianity. I just do good things. Moje chrześcijaństwo polega na tym, że robię tylko dobre rzeczy. If somebody's hungry, I give them a burger. It's just, ktoś jest głodny, daję mu hamburgera. I don't preach to people. I don't nie będę preach. Nic no, im tam mówił o just Bogu. Want to do good deeds. Tylko then, dobre rzeczy robię. So those are two extremes, right? To są te dwie skrajności. In the middle, you've got something called restorers. A coś po środku to jak to przetłumaczyć? Some people who bring back. People who restore God's kingdom. Ludzie, którzy przywracają Boże Królestwo. You see, the other ones on one side are trying to be really spiritual. Ci po lewej stronie wydaje się, że są tacy bardzo duchowi. So they think if we're just really spiritual, mówią, że gdy będziemy bardzo duchowi, then we can bring God's kingdom because everyone is spiritual. To w ten sposób prowadzimy w ten świat Boże Królestwo. And that's a good aim. Jest to jakiś cel w tym. But the problem is if we all are really fantastic people, ale jeżeli my będziemy wszyscy takimi bardzo fantastycznymi ludźmi, the world still had some problems that can't be fixed by you being a really nice person. Ale przecież w tym świecie jest tyle problemów, których my nie rozwiążemy, będąc takimi fajnymi osobami. Right, there could still be natural disasters and będą wciąż jakieś katastrofy. People still die and ludzie będą umierali. People still get sick. Ludzie będą chorowali. You can't fix the world's problems by being a really good Christian. Nie rozwiążemy tych problemów poprzez bycie dobrym chrześcijaninem. Ponieważ my jako adwentyści wierzymy, że to Jezus Chrystus naprawi wszystkie problemy. That's why we wait. We're Adventists because we're waiting for Jesus to bring it. Dlatego my jesteśmy adwentystami, ponieważ czekamy na powrót Jezusa, który naprawi to wszystko. And then on the other side you get people who want to bring the kingdom by doing all good deeds. A druga skrajność to są ludzie, którzy chcą wprowadzić w ten świat Boże Królestwo poprzez dobre uczynki. Solve poverty. Rozwiązując kwestię głodu. Rebuild areas where they're all down and where people have no money. Przenikanie do tych regionów, gdzie ludzie nie mają pieniędzy. But even if you do all that, then there's still problems that people have in themselves. Ale będą wciąż tam problemy wewnętrzne. Ludzie będą mieli naprawdę masę problemów. People have eating disorders and ludzie, którzy będą mieli na przykład problemy z jedzeniem. People could be depressed or ludzie, którzy będą mieli depresję. There's lots of different problems in the world, right? Jest tyle problemów na tym świecie. That can't be fixed by social action. I przez takie prace na rzecz społeczeństwa, takie socjalne, nie rozwiążą tych problemów. So then there's this thing called restorers in the middle. It's what Jesus was really talking about. Tak więc dlatego chodzi nam o taką postawę, kiedy przywracamy Boże Królestwo w inny sposób. The Gospel of John, chapter 18, verse 36. Ewangelia Jana, 18 rozdział, wiersz 36, mówi says, my kingdom is not of this world. Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. If my kingdom was of this world, gdyby moje królestwo było z tego świata, my followers would fight to set me free. Moi naśladowcy walczyliby o mnie, aby mnie wyswobodzić. But my kingdom is not of this world. Ale moje królestwo nie jest z tego świata. So Jesus is saying, my kingdom doesn't work like the kingdoms here. Jezus chce przez to powiedzieć, że jego królestwo oparte jest na innych zasadach niż
to nasze królestwo. Countries defend their borders with guns and violence. Tutaj na tym świecie różne państwa walczą ze sobą, używają broni. But Jesus says, I don't work by force, I work by spirit. A Jezus powiedział, że ja nie działam używając przemocy, ja działam przez ducha. And free choice. I przez wolny wybór. So when we're talking about this kingdom, tak więc mówimy o tym Bożym Królestwie. We're talking about a kingdom that Jesus has to bring. O tym królestwie, które Jezus chce zaprowadzić. We give ourselves to God spiritually. My poddajemy się Bogu w duchowy sposób. And we do work for God. I wykonujemy pracę na rzecz Boga. So that God can bring His kingdom. Po to, aby Bóg przez nas przyprowadził swoje królestwo. It's not one or the other, it's both. To nie tylko jedna z tych rzeczy, one obie muszą działać. That's how we have a healthy, balanced mission. Dlatego mamy taką zbalansowaną, zdrową misję. And actually, that's what it really means to be an Adventist. I to chyba właśnie znaczy być Adwentystą. Because we have a deep spiritual life. Ponieważ mamy głębokie duchowe życie. But then we also act in the world to make the world a better place. Ale również musimy w jakiś sposób działać w tym świecie. To prepare for the coming of Jesus. Aby przygotować ten świat na powrót Chrystusa. Which one of those groups do you think you are in? Jak myślicie, w której z tych grup wy jesteście? Just discuss it with your past person next to you. Which możecie group? W tej chwili porozmawiać. Były trzy grupy, just tak? Take a couple of minutes to do that. Kilka minut. Me too. Then I became really philanthropist. Uh-huh. And very liberal. And then now I think I'm uh-huh. in the middle. Yeah. At one point I was just like, yeah, I'll just do good works. Uh-huh. So I won't say anything, I'll just do good works. Mm-hmm. Okay. So where do you fit? W której grupie wy byście siebie widzieli? I know, I was a separatist. Ja byłem takim separatystą. Evangelizer. Takim, który za wszelką cenę chciał wszystkich ewangelizować. When I came home on Friday night, my cousin was watching TV. Kiedy przyszedłem do domu, do mojego kuzyna i widziałem, że w piątek wieczorem ogląda telewizję. He wasn't Adventist or Christian. Nie był adwentystą. I turned off the TV, I said, it's Sabbath. Mówiłem mu, jest sobota, wyłącz telewizor. Like, you know, because I was just like, you know, then I started to pray for him. And his salvation. I teraz mówiłem sobie, będę się modlił o jego zbawienie. Then later on I thought, no, I can't ask someone to actually believe in Sabbath who doesn't even believe in Jesus yet. Like. Wtedy zrozumiałem, że przecież nie mogę oczekiwać od kogoś, żeby święcił Sabbat, jeżeli on nawet nie wierzy w Jezusa. I should probably start with Jesus first before I just give him this rule to keep. Później zrozumiałem, że najpierw powinienem mu opowiedzieć o Jezusie, aby on przyjął takie rzeczy jak sobota. Then I went more into like the philanthropist side of things. Później bardziej w drugą stronę mnie rzuciło. Doing lots of projects to help people. I won't say anything about God, I'll just help them. Byłem zaangażowany w różnego rodzaju projekty, żeby pomóc ludziom, niekoniecznie zbawić ich. And now I hope that I'm coming more into the middle, you know, where we both. A teraz myślę, że jestem taką osobą, która gdzieś tam do tego środka zmierza. Where was Jesus? Gdzie był Jezus? Like when I'm preaching, I'm thinking about how Jesus thinks about everything. Kiedy ja mam kazanie, staram się myśleć, jak Jezus by w tych momentach postępował. God is Christ-like. Podoba mi się ten cytat, kiedy gdzie jest powiedziane, Bóg jest jak Chrystus. And in him is no un-Christ-likeness at all. I w nim nie ma w ogóle czegoś, co nie ma wspólnego z Chrystusem. Sometimes we have it the other way around. Sometimes we have it the other way around. My czasami odwrotnie robimy. We say, yeah, Jesus is like God. My czasami mówimy, o tak, Jezus jest jak Bóg. But that's not what we believe. Ale nie jest to tak. We believe that God is like Jesus. My wierzymy, że Bóg jest jak Jezus. So when you're seeing Jesus touch someone and heal them, kiedy widzimy Jezusa, który dotyka człowieka i uzdrawia go, you're seeing the way that God is with us. W ten sposób widzimy, jak Bóg jest z nami. Jesus is the biggest revelation of who God is. Jezus jest najlepszym objawieniem, najwspanialszym objawieniem, jaki jest, jaki jest Bóg. So if you have to interpret something, jeżeli masz coś zinterpretować, wyjaśnić, you have to look at what's going on through who Jesus is. To musisz myśleć o tej rzeczy jakby przez oczy Jezusa. How does Jesus see? Jak Jezus widzi tę kwestię? The Old Testament. Jak Jezus widział Stary Testament? How does Jesus see you? How does Jesus see the Father? Jak Jezus widzi Ciebie, jak widzi Ojca. That should be the way we see it. Tak więc w ten sposób my również powinniśmy widzieć ludzi i sprawy. All right, we've talked about those things. Where was Jesus? Was he in the left or the right or in the middle?
A gdzie był Jezus? Po lewej, po prawej czy po środku? You know, the Pharisees in the Bible are like the separatists. Faryzeusze w Ewangeliach są właśnie tymi separatystami jakby. They had some good things to say. Mieli pewne dobre rzeczy do powiedzenia. Because they believed in the resurrection. Oni wierzyli w zmartwychwstanie. And they believed you should be devoted to God fully. Oni wierzyli w to, że człowiek powinien być naprawdę w pełni poświęcony Bogu. Then you got the Sadducees. You remember those from the Bible? Byli Sadyceusze również, pamiętacie ich? They were like the cultural Christians. Byli jakby tymi chrześcijanami, którzy działali na rzecz społeczeństwa. They wanted to be the same as the culture, so no one said, "Oh, you know, we're not." Oni chcieli się utożsamić z tą kulturą, która była. But Jesus was not in either one of those groups. Ale Jezus nie utożsamiał się z żadną z tych grup. Jesus said, "Eat with me and I will make you clean." Not like the Pharisees, we don't eat with unclean people. Jezus powiedział: "Spożyj ze mną posiłek, a ja uczynię cię czystym." Nie tak jak faryzeusze, którzy stronili od ludzi. Jesus is sitting down to dinner with prostitutes. Jezus potrafił zjeść posiłek razem z prostytutką. Think about that for a minute. Pomyślmy o tym wszystkim. He's sitting down to dinner. He's a religious leader. He's sitting down to dinner with prostitutes. That's a scandal. On potrafił usiąść, żeby zjeść posiłek razem z tymi liderami, ale również z prostytutką. I to wydawało mi się skandalem. If I told you that when we came here, Mark took me to the red light district and we sat down and we had food there, you'd be like, Gdybym ja wam powiedział, że razem z Markiem udaliśmy się tak do takiej dzielnicy czerwonych świateł i tam sobie usiedliśmy, żeby coś zjeść. You'd be like, pastor, you should not be there. To okay? Byście byli oburzeni, byście powiedzieli, jako pastorzy nie powinniście tam pójść. You wouldn't necessarily listen to me as much if you just knew that, yeah, I'm sitting down with the prostitutes and we just had dinner there. Prawdopodobnie nie mielibyście ochoty mnie w ogóle słuchać, gdybyście się dowiedzieli, że byliśmy w takim miejscu i jedliśmy tam kolację. You'd be worried about me. Prawdopodobnie byście się mnie obawiali. Jesus is sitting and he says, "If you sit with me, I will make you clean." Ale Jezus powiedział, jeżeli będziesz w moim otoczeniu, ja uczynię cię czystą osobą. When he heals the leper, kiedy on uzdrowił chorego na trąd, he touches the leper to heal him. You know on that? Dotknął tę osobę, prawda? He touches the leper. On dotykał taką osobę. He could have just said, "You're healed." On nie tylko mówił, jesteś uzdrowiony. That's what I would have done. If I was going to heal the leper, I'd go, okay, you're healed. Gdybym ja był na tamtym miejscu, bym powiedział, tak, jesteś uzdrowiony, już. Just. But Jesus walks over to the leper. Ale Jezus dotknął tę osobę. Why does he do that? Dlaczego to robił? Because he wants the leper to see that when I touch you, you're clean. Bo on chciał, żeby ten człowiek zrozumiał, że kiedy Jezus go dotyka, wtedy dostępuje on oczyszczenia. The church that makes no impact. Kościół, który nie oddziałuje na społeczeństwo, is rejected by Jesus. Jezus odrzuca taki kościół. Nie chce mieć z nim nic wspólnego. He's saying you have to be willing to be different from the world. Oczywiście musisz być inny od świata. Right? But at the same time you have to be willing to touch the world. Ale w tym samym czasie musisz mieć to pragnienie, aby dotykać świat. So what is it like? Czyli jak to jest? It's like living the whole story. Living the whole story. A więc cała ta historia. There's a whole story that we preach as Adventists. We don't just preach some of the story. My nie głosimy tylko jakiegoś wycinka tej całej historii. My głosimy jako Adwentyści całość. Where does the story start? Somebody tell me where gdzie does the story of the Bible zaczyna? Start? It's on the screen too. Jest to tam na ekranie. God created the world. That's the beginning of the story. Tak. Great story. Początek to right? Jest w stworzeniu świata. Woo! Bóg stworzył świat. There was nothing there and now it's all here. Wow. Nie było nic i nagle, proszę bardzo, jest. And then what happens? I co się dzieje? Sin. Yeah. There's a separation. I później ma miejsce grzech. Then there's separacja od Boga. You know, in every story there's always a crisis. Otherwise it's not a good story, right? Crisis like a problem. Więc w każdej historii są jakieś kryzysy, problemy. I tutaj tak samo. Now where do you start the story? Do you start the story at the beginning that God created the world and it was good? A gdzie ty zaczynasz swoją historię? Chcesz w tym świecie, który Bóg stworzył, który był dobry? Or do you start by saying we're all sinners? Czy mówisz, my jesteśmy grzesznikami? Yes, we are all sinners. Tak, oczywiście jesteśmy grzesznikami. But that's not where the story starts. Ale nie tu ta historia się zaczyna. We weren't created to be sinners.
My nie byliśmy stworzeni, aby być grzesznikami. We were created as God's children. Byliśmy stworzeni jako Boże dzieci. And when you read the book of Genesis, it says that the world was made and it was good. Good, 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 good. W Księdze Rodzaju czytamy o tym, że Bóg, stwarzając świat, stworzył go dobrym. I cały czas jest o tym mowa, że był dobry. Dobry, 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 dobry. Był dobry, dobry, dobry. Just dobry, 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 dobry. Do you ever talk about the stuff that's good? Czy mówimy ludziom o tym, co jest dobre? Or are you focused on the stuff that's bad? Czy raczej koncentrujesz się na rzeczach złych? You see, if you're an evangelizer, you're saying that there's only Jesus and the cross and salvation that's actually valid. It's the most important thing. Być może jako osoba, która ewangelizuje inną osobę, mówisz tylko o tym wycinku, o krzyżu. But there's also more to the story. There's beauty in the world. Ale jest oczywiście więcej w tej historii. Jest piękno tego świata. That comes from God. Które pochodzi od Boga. Satan didn't make it. To nie szatan stworzył to wszystko. Satan didn't make anything. Szatan nic nie stworzył. All he does is steal stuff. To, co on robi, to tylko psuje wszystko, and kradnie. Pretend it's his. I on udaje, że to jest jego. Jesus. Jezus. Redemption. Odkupienie. Community. Wspólnota. The restoration of the whole thing. I odnowienie wszystkiego. We need to tell the whole story. Musimy opowiedzieć całą historię. You know, if you just watch a movie. Jak gdy oglądasz film. Have you ever watched a movie and it's just a car chase? I hate car chases. Car chases? Car chase. You know, they chase. Tak jak są na filmach wyścigi samochodowe. I just find them so boring. I sobie myślę, ale to jest nudne. If I'm watching a movie and a car chase comes on, I go and get a drink or something. Gdy ja widzę, że w filmie ścigają się samochodami, to ja wychodzę się czegoś napić. Yeah, and in the end you're gonna catch him. Okay, yes. No i w końcu tam ścigają się, tak, złapali go. Or when they start the shootout. I później strzelają się. Oh gosh, so boring. I myślę sobie, ale to jest nudne. Or this explosions. Just albo boring. Jakaś eksplozja ma miejsce, ale to jest nudne. It's not a good story, but sometimes, ale czasami, the way we talk about religion, gdy my opowiadamy o wierze, those are the only bits we focus on. To są właśnie te rzeczy, na których my się koncentrujemy. Just the car chase. Tylko wyścigi samochodowe. Okay, now I'm going to tell you about a time of trouble. A teraz opowiem wam o jakimś kłopotach, które są przed nami, tak? So we just talk about the car chase. No i to jest właśnie taka opowiadanie ludziom o wyścigach samochodowych. You don't just stop at the time of trouble. You tell them, well, actually, in the end, there's a new heaven and a new earth. A przecież pod koniec jest nowe niebo i nowa ziemia. And Jesus's people are together on the sea of glass. I wszyscy ludzie, którzy wybrali Jezusa, są nad morzem szklistym. And then we come back to earth. I później stąpimy na ziemię. Because we don't live in heaven forever. Ponieważ w niebie nie będziemy na wieki. Read Revelation chapter 20 and chapter 21. Przeczytajmy o tym w Księdze Objawienia, 20-21 rozdział. God makes his dwelling here on earth. Pan Bóg chce zamieszkać na ziemi. That's what we believe as Adventists, you know this. To jako Adwentyści wierzymy w to, prawda? 1000 years in heaven. 1000 lat w niebie. And then eternity on earth. I wieczność na ziemi. That's a really good story. To jest niezła historia. Because Christianity is the only religion where you can live a real life. Bo tylko w chrześcijaństwie można mieć prawdziwe życie. In all the other religions, they're trying to get away from real life. Like, we go to heaven. Your spirit just... W innych religiach mówi się o tym, że gdzieś tam duch przenika do nieba. But it's not earth like it is now, it's earth that's like heaven. Amen. Ale ta ziemia, o której mówimy, nie będzie taka jak teraz, to będzie jak niebo. And you know why it's going to be heaven? A wiecie dlaczego będzie jak w niebie? Because God is going to be there. Ponieważ Bóg będzie tam. Wherever God is, that's heaven, baby. Gdziekolwiek jest Bóg, tam jest niebo. Wherever he is, that's the party, right there. Is that what? That's the party. Where Jesus is, that's the party. Pie? Party. Okay, sorry. Pie too. Pie, cake. Yeah. Gdziekolwiek jest Jezus, tam jest przyjęcie, tam są smakołyki. For some of you guys, you say, oh, I don't want Jesus to come back yet. Niektórzy mówią, ja jeszcze nie chciałbym, żeby Jezus przychodził. I want to get married first and... Bo chciałbym się jeszcze ożenić. I've got some kids and, you know, don't come yet, Jesus, I'm not ready Jezu, yet. Jeszcze nie przychodź, jeszcze są pewne rzeczy. I'm like, what? Co? Do you think when Jesus comes, it gets better or it gets worse? Like, you think it gets worse then? Gdy Jezus przyjdzie, to co, myślisz, że będzie lepiej czy gorzej? Niektórzy myślą, że będzie gorzej, tak? Don't come yet, Jesus, I need to have fun first. Jeszcze Jezu nie przychodzi, najpierw muszę zabawić się w życiu. What? You think it's not going to be fun when Jesus is here? To co, myślicie, że jak Jezus przyjdzie, to nie będzie That's fajnie? That's when this thing is really going to get started. To dopiero się zacznie. Well, I can't wait for him to come. That's when it's going to really be life. Ja nie mogę się doczekać, kiedy on przyjdzie. To dopiero będzie życie. You think this world and now has got anything to offer you better than when Jesus comes back?
Czy myślisz, że ten świat ma coś lepszego do zaoferowania? No, when Jesus comes back, that's the real, real, real party. Nie, gdy dopiero Jezus się zacznie, dopiero zacznie będzie impreza. Well, and let me just put something in here for you. Chciałbym wam coś tutaj powiedzieć. You know that text where it says in heaven you neither marry nor are married, but you're like angels. Wiecie, jest taki tekst w Biblii, gdzie jest powiedziane, że w niebie nie będą się żenili, ani za mąż wychodzić, będą jak aniołowie. That text is not actually just talking about what is happening in heaven. Wiecie, ten tekst tak naprawdę wcale nie mówi, co się będzie działo w niebie. That text is a response that Jesus is having to people who don't even believe in heaven. To była odpowiedź Jezusa ludziom, którzy w ogóle nie wierzyli w istnienie nieba. And he's saying to them, you're focusing on the wrong things. What are you talking about? I Jezus powiedział im, że wy w ogóle koncentrujecie się na złych rzeczach. You think people are worried about who's with who? Bo wiecie, wy się w tej chwili martwicie, kto będzie z kim w niebie, tak? In heaven? Tak. You think that? Tak, myślicie? There are bigger things that we're interested in. Ale są o wiele ciekawsze rzeczy, o których powinniśmy myśleć. Than who used to be with who years back. A nie, że kto z kim będzie za jakiś tam czas. It's eternity. To będzie wieczność. And when Ellen White talks about it, she says that we will go to different worlds and Ellen tell. White mówi, że my będziemy podróżować we wszechświecie i innym światom opowiadać. The story of salvation. Historia o zbawieniu. Like we're the only ones that can really tell them i my będziemy jedynymi, którzy byli grzesznikami, którzy mogą opowiedzieć im o tym, jak to było na ziemi. But we came out of that. I jak zostaliśmy z tego wyzwoleni. Podoba mi się ta myśl o tych światach, które nie upadły w grzech. We'll be very interested to them. I my będziemy dla nich naprawdę takim wielkim widowiskiem. What was it like? I oni będą nas pytać, jak and tam było? Say, it was terrible. I my powiemy, to było straszne. But God is good. Ale Bóg jest dobry. We've made it. I udało się. We have to tell the whole story. Musimy, opowiadając ludziom, opowiedzieć im całą historię. The whole story gives life. A cała historia tchnie w nich życie. And then you've got something to talk to your friends with and people who don't believe in God that is real. I powinniśmy mieć coś, co opowiemy innym ludziom, co jest naprawdę rzeczywiste. Think about Genesis chapter 1 and chapter 2. Pomyślmy o Księdze Rodzaju, rozdział 1 i 2. Before sin. Przed upadkiem w grzech. What is going on there? Co tam się dzieje? The world is created. Świat został stworzony. What else is there? Co jeszcze mamy tam? There's a man. Jest mężczyzna. There's a woman. Jest kobieta. There's a wedding. Jest ślub. This is before sin. To jest przed upadkiem w grzech. I'm just putting it out there. This is before sin. There's a wedding. Chcę to podkreślić. Ślub ma miejsce przed upadkiem w grzech. And there's a command from God. Command? Command from God. Jest polecenie ze strony Boga. Go forth and multiply. Udajcie się na cały świat i napełnijcie go. I'm pretty sure that there was a honeymoon. Jestem przekonany, że był tam miesiąc miodowy. And what day did Adam and Eve get married? I gdy Adam z Ewą pobrali się. When did they get married? What day was it? Jaki to był dzień, kiedy oni się pobrali? Friday. Piątek. So that means their honeymoon was on. To znaczy, że ich miesiąc miodowy zaczął się. The Sabbath. Sobotę. Do you think they said, no, let's just wait with the honeymoon until Sunday. Let's wait, it's Sabbath. Wiecie, ktoś by powiedział, should, nie, poczekajmy do niedzieli. Sabbath holy. Musimy uświęcić sabat. We shouldn't have any fun right now. Nie, żadnej zabawy nam nie wolno mieć. God said, go forth and multiply, but he didn't mean today. Pan Bóg powiedział, rozmnażajcie się, ale nie, jeszcze nie teraz. Poczekajcie chwilę. What else is there? What else is there? There's a real world. Ale to był prawdziwy świat. Before sin, there's a real world. Był prawdziwy świat przed upadkiem w grzech. Był there ogród, trees, piękne drzewa, animals, zwierzęta, colors, kolory, stars, gwiazdy, the moon, księżyc, the sun, słońce, the sea, morze. All of that is going on. And when you think when you go to heaven, it's just going to be... I co myślimy, że jak pójdziemy do nieba, to będzie co tam? What do we do? I don't know. Co my będziemy tam robić? You want to go to church? Yeah, let's go to church. Tak, na nabożeństwo do kościoła? You think you're just going to be in church in heaven forever, just in church? O, myślicie, że będzie ciągłe takie wieczne nabożeństwo? Tak? What do we do? I don't know. We're just in church. I don't. Nie wiem, co będziemy tam robić. Ciągłe nabożeństwo. Yeah, well, praise God. No dobrze, chwała Bogu w takim razie. Hallelujah. Hallelujah. What do you think you're going to be living with God? Wiecie, to będzie życie z Bogiem. Of course there's going to be times when we go and worship him, right? Oczywiście będzie czas, kiedy będziemy mieli wspólne nabożeństwo. But that picture in Revelation
of the four creatures that are saying holy, holy, holy. Wiecie, ten obraz, który mamy w Księdze Apokalipsy, gdzie są te cztery stworzenia, które krzyczą, wołają święty, święty, święty. That's not literal for all of us. You think that's all we're going to do for eternity, all of us. We're just going to go holy, holy, holy. Niektórzy myślą, że to jest taki literalny obraz i że będziemy przez całą wieczność nic innego robić, tylko wołać święty, święty, święty. God is not that actually obsessed with himself. Pan Bóg nie ma takiej obsesji na swoim punkcie. It's like, yes, you get, yeah, say it again, say it again. Tak, powiedz jeszcze, powtórz to. Yeah, keep saying it. Tak, cały yeah, czas. Yeah, that's right, I am holy, you better say tak, it. Tak, jestem święty, powtórz to. Like, of course, there's gonna be times, Sabbath. Oczywiście, będzie taki czas jak sobota. That's another thing that was there before sin. To jest coś, znowu, so there will co be, było przed upadkiem there will be Sabbath where we spend time with God, right? Był sabat, który spędzaliśmy and z Bogiem. We will worship. I będzie niesamowite nabożeństwo. You can believe there will be some worship going on. Tam będą nabożeństwa. Right? But then the rest of the time we're going to be living. Ale co poza tym będziemy robić? With God. Z Bogiem. In the presence of God. W Jego obecności. All the time. Cały czas. Oh, hallelujah, it's going to be great. Chwała Bogu, to będzie niesamowite. It's going to be great. It's going to be great. Naprawdę będzie fajnie. But we have to tell the whole story, see? Ale musimy opowiedzieć całą historię. When we tell the whole story, then we can be a church that reflects God in the whole way. Będzie to, potrzebujemy kościoła, który opowie całą historię, przedstawi Boga we właściwy sposób. Another thing about telling the whole story, right? I inna rzecz o opowiadaniu tej całej historii. Some people, when they watch a film, gdy ludzie oglądają film, they go, oh, that doesn't make sense. Mówią, to nie ma sensu. No, instead of just enjoying the story, they go, oh, that doesn't make sense. Zamiast cieszyć się całą tą opowieścią w filmie, to oni co chwilę mówią, o, to nie ma sensu. And sometimes we do that with the Bible. I tak samo jest, gdy czytają Biblię. That doesn't make sense. Mówią, o, tutaj ta historia nie ma sensu. When really you should just be trying to live the story. Zamiast żyć tą historią. Because sometimes you don't understand everything. It's not. Czasami nie rozumiesz pewnych rzeczy. God didn't make a mistake. You just couldn't understand what he was saying. To nie jest to, że Bóg jakiś błąd tutaj popełnił. Po prostu my na razie tego nie rozumiemy. He's bigger than you. On jest większy niż ty. And he understands things deeper than you. I on rozumie rzeczy o wiele głębiej niż ty. So you shouldn't just be sitting there and go, oh no, that's a mistake. Więc nie powinniśmy mówić, że tutaj jest na pewno jakiś błąd. You know, that's what it's like when you know something about the story. You take it apart and oh, let me work out what this means. Bo gdy znamy całą historię, wtedy poznajemy, że jest w tym jakiś głębszy sens. But God is calling us to live the story, not break the story apart. Pan Bóg nie chce, żebyśmy tą historię rozwadniali czy na części. Na czynniki pierwsze rozkładali, ale żyli tą historią. It's like when we talk about the cross, like how does the cross mean that we have life? Tak samo, gdy zastanawiamy się, w jaki sposób krzyż daje nam życie. Like it's something scientific. Tak jakby to było coś takiego naukowego. It's not scientific. To nie ma nic z tym wspólnego. It's about your salvation. It's something God says He's done for us. To jest po prostu zbawienie. Pan Bóg powiedział, to się dokonało. It takes faith to believe that. I trzeba przyjąć to wiarą. You don't have to know exactly how it works. You just have to believe it. Nie musimy tego na czynniki pierwsze rozłożyć. Po prostu musimy uwierzyć w to. That's what you do with food. Tak samo jest z jedzeniem. You don't know exactly how it works. Some of you do. The doctors know. They know how. Nie zawsze wiemy, jak to jest, że wkładamy how pożywienie. The food gets down and the i jak tam się to wszystko rozkłada. Lekarze to wiedzą. But most of us just eat it. My po prostu zazwyczaj to jemy. Nie zastanawiamy się. We know it works. Nie wiemy, jak to działa. See, you know the power of the cross in your life. Więc chodzi o to, żeby doświadczyć mocy krzyża w życiu. You know the power of Jesus in your life. Doświadczyć mocy Jezusa w życiu. And that is more important than how it works. I to jest o wiele ważniejsze niż zastanawianie się, jak to działa. But we live in this scientific culture where people want to know why they want to break it. Ale my żyjemy w takiej kulturze, kiedy ludzie chcą wszystko wiedzieć, tak? You're spoiling the story. W ten sposób psuje się całą historię. Like, I've got a friend, the same friend who's very negative, he always breaks down the story like that doesn't make sense. Why did he say that at that point? Mam tego kolegę, który ciągle właśnie tak negatywnie patrzy na wszystko i on zawsze Jesus tak Christ. Mówi. To przecież nie ma sensu. To nie Can't ma sensu. You just watch the film, man? Enjoy the story. Po prostu oglądaj ten film i ciesz się tą historią, it's, którą it's przedstawię. A film. It's not supposed to be perfect. It's just a film. To nie jest coś, co ma być tutaj wszystko doskonale. To jest yes. Po prostu film. Yeah, it's not real, it's a story. To yeah? Nie jest prawdziwa rzecz. To jest jakaś historia, którą ktoś opowiada. But the good thing about our faith is that our story that we live is real. Ale jeżeli chodzi o naszą historię, fajną rzeczą jest to, że ona jest prawdziwa. Christianity is not just a story, it's real. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś historia, to jest rzeczywistość. It is the story. To jest it's ta właśnie story. Historia. Yes. Okay, let us move on to part two.
Are we having a break? Oh, are we done? Oh, we could stop here, actually. I think you get it. Yes. You get it. So, thank you. It's been nice being here. And no. Oh, should we have a 5-minute break? Sure. Yes, I think I've still got some more things to say. Action, yeah. They say no. No? Let's continue. Oh, God bless you. All right. Water, please, yes. Special blessing for you in the kingdom of God, yes. All right, so I want to move on now to talk about this conversation of love as the mission. Chciałbym teraz posunąć się dalej i mówić o miłości, o wykorzystywaniu miłości w misji. What is our message as a church? Co jest naszym poselstwem jako kościoła? What is the central message of our church? Co jest taką głównym przesłaniem jako kościoła? What makes us Adventist? Co sprawia, że jesteśmy adwentystami? Now, when our church started, gdy my zakładaliśmy zbór, it was in a very Christian culture. To nasze sąsiedztwo było, to byli ludzie wierzący w Boga. So it was natural for us to start with telling people about the Sabbath. Tak więc to things. Było dla nas czymś naturalnym, że w pewnym momencie mówiliśmy ludziom o sobocie. And our doctrines are actually unique. Nasze wierzenia są takie dosyć unikalne. And there are a lot of other Christians who actually are saying very close to what we say. Inni chrześcijanie wierzą dosyć podobne rzeczy jak my. I don't know, we shouldn't really be ashamed of our teachings because they're very, very good. My nie sądzę, żebyśmy musieli się wstydzić naszych wierzeń, ponieważ one są naprawdę niesamowite. Right. So I want to say there are 5 things that make us Adventist. Thank you. Chcę powiedzieć, że jest 5 rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy adwentystami. All right, we've put them into 5 S's. 5 things beginning with S. Jest to 5 rzeczy, które zaczynają się na S. Okay, so name some for me. What's the first one? This will be easy. Yes, Sabbath, right? Sobota. Sabbath is a principle. Jest to pewna zasada. How you keep the Sabbath is different based on your culture. To, w jaki sposób zachowuje się sobotę, jest opiera się może bardziej na kulturze. If you're in Norway, you might ski on Sabbath. W Norwegii na przykład można jeździć na nartach w sobotę. That might be the only way to get to church. No, I'm joking. Sorry? That might be the only way to get to church. No, I'm in the snow. To być może jest to jedyny sposób, w jaki można dotrzeć do kościoła. Sabbath, the principle. What's the principle behind Sabbath? Ale jaka jest zasada, która stoi za sobotą? What is it about? O czym mówi? Yeah, to meet God. Chodzi tutaj o to, aby spotkać się z Bogiem. Anything else? Coś jeszcze? Remembering the creation, yes. Jest to przypomnienie dzieła stworzenia. Yes, very good. Anything else? Coś jeszcze? It's not a trick question, I'm just trying to find out what you think. To remember salvation, yes, very important. Również przypomnienie sobie dzieła zbawienia. To rest, yeah. Odpoczynek. What does it say in Exodus chapter 20? In the Ten Commandments it says, remember the Sabbath day to keep it holy. Więc w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, w przykazaniach jest powiedziane, aby uświęcić ten dzień. 6 days you labor and do all your work. Przez 6 dni będziesz pracował. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ale 7 dzień jest sabbatem Pana Boga. You don't do any work that day. Więc tego dnia nie pracujemy. And people that work for you don't do any work that day. Sorry? And people that work for you don't do any work that day. Tego dnia ludzie nie pracują, ani dla ciebie nie pracują. Now how do you keep that? W jaki sposób to zachowujemy? Does it tell you how to keep it? Czy przykazanie mówi, jak zachowywać ten dzień? No, it is a principle. Jest to zasada. And then God leaves it up to you to make that principle real. I to Pan Bóg jakby w twojej gestii pozostawia, jak uczynić ją prawdziwą. So to be Adventist, I'm saying the Sabbath is a part of what it means to be Adventist. Sorry. Sabbath is a part of what it means to be Adventist. The principle. Więc sabbat jest jedną z tych zasad, która czyni nas chrześcijan adwentystami. The problem is that I think some people want to impose their way of doing it on other people. Niektórzy ludzie chcą jakby innym powiedzieć, jak mają to robić. Yeah, you keep it holy. My po prostu powinniśmy ten dzień uświęcić. What does that mean? I've been to Adventist churches all over the world. Ale co to znaczy? Byłem w różnych kościołach adwentystycznych na całym świecie. And Sabbath is kept differently in different places, but Sabbath is always kept.
I w różnych miejscach jest różnie zachowywany, ale jest zachowywany. All right, we're talking about a principle. Mówimy o jakiejś zasadzie tutaj. When Moses was at the burning bush. Kiedy Mojżesz stał przy tym płonącym krzaku. Do you remember what God said to him? Czy pamiętacie, co Pan Bóg mu powiedział? Take off your shoes. Ściągnij swoje sandały. Because it's holy ground. Ponieważ jest to ziemia święta. When we come to church. Kiedy my przychodzimy do kościoła. Is it holy ground? Czy jest to święty teren? Yeah. Tak. We say it's holy ground. Yes? Tak. So why don't we take off our shoes? Tak więc dlaczego nie ściągamy naszego obuwia? Take them off now. No, I'm only joking. Because we're not Muslims, no? Well, that's not necessarily the reason. The reason is that we have a different way to show respect. A więc my nie jesteśmy muzułmanami, w inny sposób okazujemy szacunek. What do guys do when they come in? Kiedy, do you take off your hats here in Poland? Kiedy panowie chcą się z kimś przywitać, ściągają nakrycie głowy? Because it's so why have we changed it to the hat? Our culture is the hat. Dlaczego, their culture was shoes. Dlaczego zmieniliśmy obuwie na czapkę? Po prostu to jest częścią kultury. What is the principle behind it? Trzeba sobie zadać pytanie, jaka zasada za tym stoi. Respect for God. Chodzi o szacunek dla Boga. So we have to think about what the principle is of our doctrines. Tak więc musimy sobie zadać, jakie zasady stoją. Because otherwise we make something that is cultural a law for everybody. Bo możemy popełnić błąd i uczynić zasadę dla wszystkich, a jest to tylko kwestia kulturowa. When I go to Barbados, where is where my family come from? What's that? Barbados, the island of Barbados, very beautiful. Udaję się na wyspy Barbados. And I preach. I gdy tam mam kazanie. I have to wear a shirt. Muszę mieć wtedy koszulę. Tie. Krawat. Jacket. I marynarkę. And it is hot. I mimo to, że jest tam gorąco. I was preaching and I evaporated halfway through the sermon. And then I came back down again and preached the rest of the sermon. Ja w pewnym momencie się tam uniosłem pod sufit i później zleciałem na dół i kontynuowałem kazanie. So hot and I can't take my tie off. Było tak gorąco, a nie mogłem tam ściągnąć mojego krawata. And I thought about this tie. I said, where did we get this tie from? Jesus didn't wear a tie. Ja sobie myślałem, przecież Jezus nie nosił krawata. Where did we get this tie from? Skąd się to wzięło? That's Western culture. To jest zachodnia kultura. When they brought the gospel to Barbados. Kiedy ludzie zanieśli Ewangelię na wyspy Barbados. They also brought part of their culture, their clothes. Oni również podzielili się z nimi również swoją kulturą. And you think there's no difference? You think there's no difference? Ties didn't fall down from heaven. Przecież krawaty nie zleciały z nieba. We have the tie. O, mamy krawat. Jesus has delivered to us the tie. O, Jezus zesłał nam krawat. We must wear it no matter the weather. Musimy nosić go niezależnie od tego, jaka Jesus będzie pogoda. Has given it to us. O, spłynął do nas z nieba. He loves us. O, kocha nas. No. It's cultural. To jest kwestia kulturowa. It's cultural. Now if that's your culture then that's okay. Jeżeli jest to częścią kultury, okej, okay, w porządku. We're not trying to destroy culture. Niekoniecznie musimy niszczyć czyjąś kulturę. Ale powinniśmy sobie zadać pytanie, jaka zasada za tym stoi. If the principle is respect for God, then let it be respect for God. I chodzi tutaj o szacunek dla Boga. Don't make the principle into the rule. Ale nie twórzmy zasad z kwestii kulturowych. It's like the hymns, you know? Hymns. To jest tak jak z pieśniami. The hymnal did not fall from heaven. Przecież śpiewnik kościelny nie zleciał z nieba. Now we have the hymnal. O, mamy śpiewnik. No other form of music is holy. O, żaden inny rodzaj muzyki nie jest święty. No one should ever write another song. Nie wolno pisać innych pieśni. Because we have the hymnal. Ponieważ z nieba zstąpił śpiewnik. And it comes from God. I Bóg nam go dał. No, it's just all human songs. Nie, to są ludzkie, napisane przez ludzi pieśni. We don't have any heaven music. Nie mam jakiejś niebiańskiej muzyki. Have you ever heard heaven music? I don't know. Czy słyszeliście kiedykolwiek jakąś niebiańską muzykę? Human instruments and human people who are using what they have to praise God. That's all we have. Przecież mamy ludzkie instrumenty, ludzi, oni piszą muzykę i oni piszą pieśni. But your culture tells you that some types of music are more. Ale oczywiście kultura nam dyktuje i podpowiada, jaki rodzaj muzyki jest właściwy. Like when I hear heavy metal,
I'm like, oh my god, it's the devil. What is? Sorry. My myślimy, że I don't really like it. It just sounds, it doesn't sound right to me. Nie, ten rodzaj muzyki mi nie pasuje. Right? And I know that sometimes, you know, we want to move away from music that's violent. Like that doesn't really reflect God if it's violent music. Jeżeli muzyka jest taka przepełniona przemocą, no to chyba nie może pochodzić od Boga. Right? But a lot of that has got to do with my conditioning and how I've been brought up. Ale raczej zazwyczaj muzyka jest odzwierciedleniem tego, w jakich warunkach ja zastałem, co się dzieje w moim życiu. What is the principle? Do you keep Sabbath? Więc wracając do tego sabatu, czy my zachowujemy go? Jaka zasada z nim stoi? Do you enter Sabbath on Friday? Do you enter it? Czy ty wchodzisz w sabat w piątek wieczorem? And say, yes, Lord, it's now the Sabbath. I mówię, tak, Panie, teraz jest ten dzień. Enter this special time with you. Do you? Teraz wkraczam ten szczególny czas. Yeah? Hard time, yeah. Oh no, when is it going to be over? No. O, niektórzy patrzą na zegarek, kiedy on się zakończy. It's a principle. All right. So that's the first S. What's the other S? Pierwsze S. Jakie jest kolejne? Somebody give me an S. Salvation, okay. All right, maybe what I'm going to do is I'll actually just name them. Because it might be very hard for you to guess them. But salvation. Tak, zbawienie, to jest drugie S. Let's say that salvation and Sabbath are linked. What about the second coming? A co powiemy na temat drugiego przyjścia? Right, Seventh-day Adventists, we believe Jesus is coming back. My jako Adwentyści wierzymy w powtórne przyjście Jezusa. If you don't believe that Jesus is coming back and he's going to make a new heaven and a new earth, I don't think you're really an Adventist. Jeżeli nie wierzysz w to, że Jezus powróci i uczyni nowe niebo i nowe ziemię, nową ziemię, to chyba niekoniecznie jesteś Adwentystą. Right? Now, that's a principle. You don't know when he's coming. To jest zasada. Nie wiemy, kiedy on przybędzie. And you can't speed up him coming. I nie możemy przyspieszyć jego przyjścia. No, you cannot. Nie bardzo możemy to zrobić. Jesus will come when he's ready to come. Jezus przyjdzie wtedy, kiedy będzie na to czas. Or you think you can persuade him? A może możesz go przekonać, wpłynąć na niego. I'll just be really righteous today and then he'll come because I was so good, he'll come. O, i możesz powiedzieć, o, dzisiaj jestem taki sprawiedliwy, taki dobry, no, możesz wait. Dzisiaj przyjść. Jesus decides when he returns. Nie, to Jezus zdecyduje, kiedy he knows when he saved the people that he needs to save. On wie, on będzie wiedział, czy już zbawił ludzi, których miał zbawić. Why do you think Jesus hasn't come back already? Jak myślicie, czemu Jezus jeszcze nie przyszedł? Only reason I can think of is because he needs to save more people. Ja myślę, że jedynym powodem jest taki, że on musi jeszcze jakiś ludzi zbawić. Before it's too late. Zanim będzie zbyt późno. Because we believe that when Jesus comes back, it's too late. Ponieważ wierzymy, że kiedy on już przybędzie, będzie za późno. You have to decide now. I dlatego trzeba zdecydować teraz. Before he comes back. Zanim powróci. Because when he comes back, that's the new heaven and the new earth and everything rolls. Ponieważ już będzie, razem z jego powrotem będzie nowe niebo, nowa ziemia. Now we believe that. Second coming, all right. Tak więc mamy drugi powrót. That's S number three, the sanctuary. Powtórne przyjście. Dalej mamy kolejne S, świątynia. Don't you love that doctrine of the sanctuary? Czy nie jest to cudowne? It is one of the most doctrines where doktryna? People have made such a big deal about the sanctuary, right? No, jest tak wielu ludzi mówi na temat going into every świątyni. Part of furniture in the temple. Niektórzy właśnie tak się bardzo koncentrują, jakie tam są meble, jakie tam są sprzęty. The things in the temple have meaning. Oczywiście każda rzecz w świątyni miała swoje znaczenie. But it's like I was saying the other day, it's not meaning in itself. It's meaning because it points towards Ale Jesus. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma znaczenia samego w sobie, tylko dlatego, ponieważ raczej ma znaczenie, ponieważ wskazuje na coś większego. He's the bread of life. Tutaj mamy chleb życia. He's the sacrifice for our sins. Tutaj mamy ofiarę za nasze grzechy. These are the things we need to focus on. To są rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę szczególnie. You don't focus on the thing that is pointing to the exclusion of the thing that you don't focus on the sign to the exclusion of where it's pointing to. My się nie koncentrujemy na rzeczy, która sama w sobie coś tam wskazuje, tylko raczej to, na co wskazuje. If it's pointing to Jesus, then look at Jesus. Tak więc skoro wskazuje coś na Jezusa, to patrzmy na Jezusa. Like, don't just stand and worship the sign, like I was saying the other day. Oh. Będziemy wielbić znak, który wskazuje na niego. And this bread of the presence, this bread of the presence. O, to jest chleb Bożej obecności. Oh, it's this bread of life. Nie, to jest chleb, który wskazuje na życie. The sanctuary is the only doctrine that talks about the whole system. Właśnie nauka o świątyni mówi o całym tym systemie. How sin gets dealt with. Tak, jak poradzić sobie z grzechem. We're lucky that we've got some teachers in our church that talk about how sin comes to an end. Mamy naprawdę, jesteśmy szczęściarzami, że w naszym kościele mówi się o tym, jak ta historia grzechu zostanie zakończona. As Adventists, we don't believe that the church, that the world just keeps going forever and ever and ever. My jako kościół nie wierzymy, że ten świat będzie w nieskończoność miał miejsce.
tylko kiedyś zakończy się to wszystko. We teach that there's a beginning to the story, there's a middle and there's an end. My wierzymy, że historia ta ma początek, ma środek i ma zakończenie. When sin is destroyed. Kiedy grzech zostanie zniszczony. The sanctuary teaches about that. I o tym uczy świątynia. That is the principle. To jest zasada. The application is not supposed to be that we live in the sanctuary. We're not supposed to like make our house look like the sanctuary or something. My nie powinniśmy w swoich domów urządzać tak jak świątyni. Like you, if you're really Adventist. Gdy jesteś naprawdę adwentystą. Your house should be set up like, you know, the holy place and then the most holy place. Że w domu sobie zrobisz jakieś tam miejsce, gdzie będzie symbolizowało miejsce najświętsze, inne miejsce święte. Nie. We're not sacrificing animals anymore. We pastors, we don't do that anymore. My też jak nie składamy w ofierze zwierząt, my pastorze tego nie robimy. Like come and, yeah, Pastor Mark, I have this lamb. Could you just kill this lamb for ktoś me? Przyjdzie, pastorze Marku, like mam tutaj owieczkę, mógłby się zażnąć, a położę swoje ręce. Is full of blood again. It's just, i wtedy garnitur can never keep them clean any Sabbath. It's będzie zakrwawiony, nigdy nie będzie czysty. I need some waterproof clothes or something. I muszę jakichś specjalnych ciuchów, które będą chroniły mnie od tej krwi. Jesus is our sacrifice. Nie, nie robimy tego. Jezus jest naszą ofiarą. Right? And everything in the sanctuary points towards who Jesus is. I każda rzecz w świątyni wskazuje, kim Jezus jest. That is why it's important. Dlatego tylko one są ważne. Not to just try and work out every single symbol. What does this one mean? Nie chodzi o to, żeby zastanawiać się nad każdym elementem świątyni, co on znaczy. Really? Tak. Is that what we're supposed to be doing? O, czy tak mamy to rozumieć? I don't think so. O, nie. I don't think that's what those who really found that doctrine in our church to begin with were happy about. They were happy that it showed something about Jesus. Myślę, że ci, którzy byli osoby, które odkryły tę naukę w Biblii, myślę, że im właśnie chodziło o tym, co teraz mówimy, że wskazywała ta nauka na Jezusa. Okay, we got the next one, stewardship. Więc mamy szafarstwo. Stewardship is that thing where we all pay tithe. Jest tutaj mowa o tym, że oddajemy dziesięcinę. To the central conference, do union. Diecezji, zarządu. So then every church can have a pastor. Aby każdy zbór mógł mieć pastora. And every pastor gets paid the same. I każdy pastor otrzymuje takie samo wynagrodzenie. If you have two members in your church, jeżeli masz dwóch członków, you get paid the same as someone who has 100 members. Otrzymuje pastor takie samo wynagrodzenie jak ten zbór, gdzie ma 100 członków. Więc mamy tutaj taką zasadę. We're not just independent ministries and independent churches. Nie jesteśmy niezależnymi zborami. Tworzymy jeden kościół. It also means that we think about how we take care of our body. Również ta nauka daje nam zrozumienie, jak zajmować, jak troszczyć się o własne ciało, swoje zdrowie. God has given you your body and you can worship God with it. My otrzymaliśmy od Boga ciała i możemy w nich wielbić Boga. You can use it to fight people. Możemy użyć naszego ciała, aby komuś uczynić krzywdę. Or you can use it to help people up. Albo możemy pomagać ludziom. What do you do with your body that God has given you? Co robimy z ciałem, które otrzymaliśmy od Boga? You can be healthy. Możesz być zdrowy. Like sometimes we say that stewardship is about health. Czasami mówimy właśnie, że szafarstwo uczy nas też o zdrowiu. Health is not just about what you don't do. Zdrowie to nie jest to, czego nam nie wolno robić. Health is also about what you do. Właśnie raczej chodzi o to, co powinniśmy robić. Isn't it? Prawda? Like health might mean that you don't eat meat. Could dla kogoś zdrowie może kojarzyć się z tym, że nie je się mięsa. That is one application. To jest tylko jedno zastosowanie tej zasady. It doesn't mean that if you eat meat, you're not an Adventist. To wcale nie znaczy, że jak będziesz jadł mięso, nie możesz być adwentystą. Like, that's not one of our doctrines. To nie jest żadna z naszych nauk. That's a principle. Jest to zasada. Of health. Mówiąca o zdrowiu. Stewardship might mean that you go for a run. Więc również ta zasada może mówić o tym, że będziemy biegać, that you take some salad, że zjemy na przykład jakąś dobrą sałatkę. It's not always about what you don't do. Nie koniecznie czego nam nie wolno robić. And it's a principle. Jest to zasada. It's not the same for everybody. Nie mówi ona o zasadach dla takich samych zasadach dla wszystkich ludzi. The principle is health. Chodzi głównie o zdrowie. How you apply it is different. A jak zastosujemy te kwestie, to już jest inna sprawa. Health is a value for us as Adventists. Więc ma to dla nas znaczenie jako Adwentystów, zdrowie. Not whether or not you,
Not whether or not you drink tea or coffee. Sorry. Sorry. Not whether or not you drink coffee. You can't say someone's not an Adventist because they don't drink nie coffee. Nie można powiedzieć komuś, because they do że drink coffee. Sorry. Nie jesteś adwentystą, ponieważ pijesz kawę. You can't say that. Tak nie wolno powiedzieć. Because that's not one of our doctrines. To nie jest żadna z naszych doktryn. But sometimes we make it into a doctrine. Ale czasami robimy z tego doktrynę. As if coffee tak jakby kawa is the same as believing that Jesus died for you. Było tym like samym, co wiara w to, że Jezus za nas umarł. What? You putting those on the same level? Co? Czasami robimy z tego you, te same you seriously putting zasady those on na tym samym zasadzie. Level. So if this person drinks coffee, więc gdy ktoś pije kawę, you say to them, no, they're not an Adventist, you know. Mówicie, nie, ty nie możesz być adwentystą. Really? Naprawdę? Is our faith based on that? Czy nasza wiara na tym się opiera? I thought our faith was based on a lot deeper stuff than if ja than someone myślałem, is drinking że wiara habits. Opiera się na wiele głębszych rzeczach niż na tym, że ktoś nie pije kawy. No, don't get me wrong, I'm not saying you should drink coffee. Nie pomyślcie, że ja chcę teraz powiedzieć, że picie kawy jest w porządku. I'm just saying that as it doesn't mean that you're not an Adventist. Ale chcę podkreślić, że to wcale nie znaczy, że ktoś nie może być adwentystą, ponieważ because pije the principle kawę. Is health. Ponieważ główną zasadą, o której tutaj mówimy, jest zdrowie. And we have to stop defining health by what you don't do. I powinniśmy przestać definiować zdrowie, czego nie wolno nam robić. And start defining it by what you do do. Ale raczej powinniśmy, mówiąc o zdrowiu, definiować to w ten sposób, co raczej należy robić. Nobody was ever healthy by not doing stuff. Ponieważ nikt nigdy nie osiągnie zdrowia poprzez nierobienie pewnych you're rzeczy. Healthy when you live an active life and you have a good diet and you exercise. Raczej zdrowie uzyskuje się wtedy, kiedy żyje się w zdrowy sposób, kiedy się dobrze odżywia, ćwiczy. W ten sposób that is our real message. To jest nasze prawdziwe przesłanie. Not just don't do that. A nie mówienie, czego nie wolno robić. It's so sad when you tell people you're an Adventist and they say, oh, you're the guys that don't do this and don't do, don't wiecie, do, don't to jest do, takie smutne, kiedy komuś powie się, że jestem Adwentystą, a ta osoba od razu mówi, aha, czyli ty należysz do tej grupy ludzi, którzy mówią, że tego i tego i tego nie wolno robić. I want someone to say, yeah, you're Adventist? You're the guys that always go for runs, right? Ja bym wolał, żeby ludzie mówili, a, ty jesteś Adwentystą, czyli należysz do tych osób, które tak lubią biegać. You eat very well, you eat lots of vegetables and you give it's very good. Jesteś tą jedną z tych osób, które dobrze się odżywia, która je dużo warzyw. That's our identity. To jest nasza tożsamość. No, oh yeah, you're the guys that don't have any fun, you don't do anything. O, a nie, że będziemy utożsamiani z ludźmi, którzy, o, wy to nie macie żadnych przyjemności w życiu. All right. So if we talk about the second coming, we also need to talk about prophecy and stuff that goes in with the second coming. Tak więc gdy mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa, to też dotykamy tematów proroctw, które mówią o tym. We have some fantastic prophecies in our church. Mamy naprawdę wspaniałe proroctwa w kościele. My issue is that when some people want to bring prophecies as the first thing you ever say to somebody. Again, sorry. My issue is when people want to bring prophecy as the first thing you ever say to anybody. Myślę, że gdy chcemy mówić o proroctwach jako pierwsze rzeczy, z którą się dzielimy like, z ludźmi. Nebuchadnezzar made this image and you need to know about this. Ludzie mówią, no taki był król babiloński Nebukadnezar, który wzniósł taki posąg. And they do need to know about it because it's a part of the story and a part of the sweep. To jest ważne, żeby ludzie to poznali, ponieważ jest to częścią tej całej historii. The rock uncut by human hands. I później jest ta skała, która bez pomocy ludzkiej oderwała się. Can you imagine the rock uncut by human hands coming in and just taking care of all of the evil in the world? I ta skała, która uderza w te stopy i stawia czoło temu złu, które jest na ziemi. Really what I'm saying is that all of our doctrines, to co chcę powiedzieć, to wszystkie nasze doktryny, Sabbath, sobota, sanctuary, świątynia, second coming, powtórne przyjście Jezusa, state of the dead, stan umarłych, stewardship i szafarstwo, they mean nothing without Jesus being involved. One nie znaczą nic, jeżeli w tym nie ma Jezusa. And they're not something attached extra. They are pointing to Jesus. One wszystkie wskazują na Jezusa. They are our way of understanding who Jesus is correctly. One pokazują nam, w jaki sposób zrozumieć Jezusa. Our 28 fundamentals are our way of understanding who Jesus is correctly. Te wszystkie zasady, 28 zasad wiary, które mamy, one pozwalają nam zrozumieć, kim jest Jezus. So we can know him for ourselves. Abyśmy go lepiej znali osobiście. State of the dead. Stan umarły. Fantastic doctrine. Niesamowita doktryna. Oh, it's so good. Naprawdę jest wspaniała. You mean you don't just go straight to heaven when you die? Ktoś powie,
Czy chcesz powiedzieć, że nie idziesz od razu do nieba, jak umierasz? No, you wait. Nie, czekasz. You wait with everyone else. Czekasz z innymi. We don't go to heaven as individuals, we go to heaven as a community. My nie idziemy do nieba jako poszczególne osoby, pojedyncze osoby. My idziemy do nieba jako wspólnota. You are not going to get there before me, no matter when you die. Ty nie dostaniesz się przede mną, jeżeli umrzesz wcześniej. We're all gonna go together. Wszyscy pójdziemy razem. Community. Wspólnota. That picture of the sea of glass. Ten obraz tego morza ze szkła. Oh, I love our teachings. Naprawdę podobają mi się nasze nauki. We're gonna go there together, Tom. Będziemy tam you razem. Mean, we're going together. Pójdziemy tam You're razem. Not gonna get there before me. I'm not gonna get there before you. Ja nie będę tam przed tobą, ty nie będziesz przede mną. Nobody's gonna miss the grand opening. Nikt nie będzie, nikt nie przegapi tego otwarcia bram. The New Jerusalem, we're gonna go as a community. I do Nowego Jeruzalem wejdziemy jako wspólnota. We're gonna be resurrected. Będziemy razem zmartwychwstaniemy. Or transported there from being I alive. I przeniesiemy się do nieba. Resurrected. Zmartwychwstali. Imagine everyone being resurrected together. Niesamowite, wszyscy razem zmartwychwstaniemy. That is a great teaching. To jest wspaniała nauka. State of the dead. Stan umarłych. We don't all go as individuals. Nie pójdziemy do nieba jako poszczególne osoby. Our culture is all about individualism, isn't it? Nasza kultura opiera się na tym indywidualizmie. This is what I want to do, so I. To co ja chcę osiągnąć. Ja, ja. Everyone's just about yeah. Wszyscy wskazują na siebie, mówią tak, ja. It's all about what I want and what I want to do. Forget about everyone else and what they think. Zapomnijmy o innych, ja się liczę. It's terrible. Straszne to jest. What do you think the church? That's why people are so lonely, because everyone's just about I. Dlaczego ludzie są tacy samotni? Właśnie dlatego, bo każdy na siebie tylko patrzy. And people can be with a group of other people and they're still lonely. Czasami ludzie są w jakiejś grupie, ale są wciąż samotni. The church is about community, about bringing people together. A natomiast w kościele chcemy to inaczej widzieć. Chcemy, żeby ludzie byli razem. It's amazing. I am a black guy from London who lives in Copenhagen. Wiecie, to jest niesamowite, bo jestem czarnym człowiekiem z Londynu, mieszkam teraz w Kopenhadze. Preaching in Poland. Teraz mam wykłady w Polsce. Where there are people here from the States, people here from Australia, people here from Sweden. Gdzie są ludzie z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, people here from ze Szwecji. Dakota. Ludzie z Dakoty. Like Dakota? You know, most of us don't even know where it is. No, we love you though. We know you. I lubimy się nawzajem. Don't look at her. You're gonna make her blush. Don't look at her. And because of Jesus. I z powodu dzięki Jezusowi. We all come together as one. Jesteśmy jako jedno. None of us is better than the other. Nikt nie musi się czuć lepiej czy gorzej. We all come together as one. Bo tworzymy jedność. Because that's what Jesus does and that's what his church is. To jest to, co Jezus robi dla nas. The idea of the state of the dead is not just about telling people that they don't go straight to heaven when they die, even though they don't. Tak więc ta nauka o stanie umarłych wcale nie skupia się na tym, że ludzie nie idą od razu do nieba po śmierci. It's about saying we are community. Ale raczej ona wskazuje na to, że my tworzymy wspólnotę. Every person on the planet is connected. Każda osoba jest inną związana, która mieszka na tej planecie. Because we're all made in God's image. Ponieważ wszyscy zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. So that means you have a spiritual connection to every person on the planet. A to znaczy, że mamy takie duchowe połączenie z każdą inną osobą na tej planecie. And what our role is to do. A naszą rolą is to point to people and say, listen, you need to recognize that God is your father. That's what you need to do. I naszą rolą jest pokazać ludziom, powiedzieć ludziom, że oni mają Ojca w niebie. All right, so we have these five principles. Tak więc mamy tych pięć zasad. You remember them, right? Sabbath, second coming, state of the dead, sanctuary. Tak więc pamiętamy je. Sobota, yeah? Stan umarłych, powtórne przyjście Jezusa, szafarstwo. Co jeszcze? Yes, you have them. Now, we talked before about interacting with the culture. Wcześniej mówiliśmy o tym, jak zachować się w stosunku do kultury. These principles are your guide. Te zasady są naszymi takimi przewodnikami. Because we're trying to draw a bigger circle. Ponieważ my chcemy zakreślić większe koło. What is church? Is church just what happens on Sabbath? Czy Kościół to jest tylko to, co dzieje się w sobotę? Or is church bigger? Czy Kościół jest większy? In Matthew chapter 18, verse 20,
W Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, wiersz 20. It says wherever two or three are gathered in my name, I'm there. Jezus mówi, że gdzie dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, ja jestem pośród nich. And we pray for God to be here. Czy modliliśmy się, że Bóg był z nami? But really in a way it's the other way around. Czy on jest obok nas? Like we need to pray that we are here. Sorry. We need to pray that we are here. We are present. My musimy się modlić o to, żebyśmy my byli tu obecni. God is already here. Bo Bóg tu już jest. Are you here? Czy ty jesteś tutaj? Are you alive? Are you engaged? Czy ty jesteś zaangażowany? Czy ty żyjesz? Have you made a decision that you're going to be present? Czy ty podjąłeś decyzję, aby być tutaj obecnym? Or are you just, you know, always playing with your iPhone? Just... Czy też może jesteś, ale tak naprawdę gdzieś indziej bawisz się swoim telefonem? They think I'm reading the Bible, but they have no idea. Instagram. No. What I'm saying is that to, co chcę we have powiedzieć, these principles. Więc mamy te zasady. Right? That we can make the church a bigger size. You can't really see it because my computer's not doing it properly, but a bigger circle. Tak więc chcemy zatoczyć większe church and community, okrąg. And then you have you can't really see the circle coming out, but there's a circle. Aha. Nie możemy widzieć that. Tego tutaj na ekranie, ale taki jest duży okrąg tutaj zatoczony. So church is when you're sitting at a cafe with that person from your workplace. That's church because you're two are gathered. To jest właśnie kościół, kiedy ty usiądziesz w kafejce na przykład z drugą osobą z pracy, right? I macie wspólnotę. So church is not just what happens when you're in the worship service. Kościół to nie wtedy, kiedy jesteś na nabożeństwie. Because we are a church. Church is not an event. Church is people. Jeżeli mówimy o kościele, to mówimy o ludziach, to nie o budynku czy jakimś wydarzeniu. Okay. Fish tanks. What are we? How do we live in the world outside? Jak my żyjemy w tym świecie zewnętrznym? This guy that I know well said that we are fish, like fish. Who's that? We're like fish. My jesteśmy jak ryby. You put a fish in the water. Wkładamy rybę do wody. It's not the same as the water. To jest nie... It's not the same as the water. To nie jest to samo jak woda. But if you take it out of the water, it dies. Gdy wyciągniesz rybę z wody, ona umiera. God calls us to be in the world. Pan Bóg nas powołał, abyśmy byli w świecie. But not of the world. Ale nie ze świata. So there's something in you that's different. Tak więc jest pewna różnica w nas. And your Christianity doesn't just go away just because you go into a cafe. Wcale nie oznacza, że twoje chrześcijaństwo gdzieś pryśnie jak bańka mydlana, gdy pójdziesz do restauracji czy baru. Like God's spirit is a little bit stronger than that, and your angels don't leave you just because you go into a cafe and they sell coffee in there. Więc Duch Święty w tobie jest silniejszy i twoi aniołowie nie opuszczą cię, gdy ty pójdziesz do takiego miejsca. Your angel just says, yeah, go inside, I'll be out here waiting for you. You can go and get your coffee. Anioł nie powie, słuchaj, ty wchodzisz do środka, okej, ja zostanę na zewnątrz. Part-time angel. Yeah. To byłby tylko taki. I don't follow you into dangerous situations. To byłby taki anioł, który tylko na pół etatu pracuje. Yeah, if you go który into the, you go nie to the chce club. Być przy tobie, kiedy jesteś w trudnej sytuacji. The angel doesn't go in with you, they stay outside. I anioł mówi, okej, ja nie wchodzę z tobą do restauracji czy not do pubu, zostaję. Not na a very good angel, then, is it? To nie byłby zbyt dobry anioł. All right. What would it take for your faith? What would it take? What would it look like for your faith community to be missional, to like go out and try to share this gospel? Jak wygląda twoja wiara w tych momentach, kiedy nie pomiędzy głoszeniem Ewangelii? All right, there are some other principles here that I want to share with you. Jest pewna zasada, którą chcę się teraz z wami podzielić. We need to be provoked but not offended. Co to jest? Jak? Jeszcze raz głośniej. Jestem już bardzo zmęczony. Chcę was prowokować, ale nie obrazić. Tak, właśnie. Okay. To było dobre. I got a phone call about 3 o'clock in the morning once. Pewnego razu ktoś o 3 nad ranem zadzwonił do mnie. And this woman said to me, Jesus is coming tomorrow. I powiedziała mi pewna kobieta, Jezus jutro powraca. And I said, read your Bible, sister. No one knows the day nor the hour. Good night. Powiedziałem jej, siostro, czytaj Biblię, bo jest tam napisane, że nikt nie zna dnia ani godziny. And she said, have you heard about this Jerry Springer play? Jerry Springer play. Kto to jest? Słyszałeś o takim programie? Apparently it's this play where they're very rude to Jesus, like they have him in a diaper. They have a character that's supposed to be Jesus that they put in a diaper. Więc oni tam naśmiewają się z Jezusa, przedstawiają go w pieluszce. She said, we should stand outside and picket and stop them from doing this. I on powiedział,
ta kobieta powiedziała, musisz coś zrobić, żeby powstrzymać takie programy. I said, okay, we could do that. Pomyślałem, no dobrze. We could walk around being offended about everything that's going on. Offended? Nie możemy się obrażać o wszystko. Or we could actually show people who the real Jesus is by the way we live. My możemy żyć takim życiem i pokazać, jaki Jezus naprawdę był. So I don't know if we should take our energy to protest. I think we should maybe spend our energy to spend some time with people who need to know Jesus. Nie wiem, czy powinniśmy marnować swoją energię na to, żeby protestować, czy też może raczej powinniśmy swoją energię zużyć na to, żeby pokazać ludziom, jaki Jezus był. I said if we stand outside there. Kiedy będziemy gdzieś tam na zewnątrz, we're gonna look angry. Możemy pokazać zdenerwowanie, czy obrażenie. And we're gonna look like we don't like anyone who disagrees with us. I możemy też pokazać ludziom, że nie lubimy tych, którzy się z nami nie zgadzają. No, the golden rule is that if whatever you want people to do to you, you should do the same to them. Ale przecież złota zasada mówi, że powinniśmy postępować w stosunku do ludzi tak, jakbyśmy chcieli, żeby oni w stosunku do nas postępowali. So if you want someone else to be free, tak więc chcesz, żeby ktoś był wolną osobą, if you want to be free, ty chcesz być wolny, you have to let other people be free to too. Musisz pozwolić innym ludziom, żeby oni też byli wolni. It's hard, but you have to do it. Wiem, że jest ciężko, ale powinniśmy to zrobić. We spend so much time being offended when we should really be provoked to do something good. Nie powinniśmy się obrażać o wszystko, ale raczej powinno nas to zachęcać, aby coś dobrego zrobić. If they have a play that disrespects Jesus, why don't we have a play that lifts Jesus high? Jeżeli oni obrażają Jezusa, to czy my mamy im tym samym odpłacać? Nie, po prostu wywyższmy Jezusa. It's so defensive. Defensive, you know, like, no, leave Jesus alone. Wiecie, my możemy tak w ten sposób się zachowywać, bronić Go, zostawcie Jezusa, zostawcie Jezusa. Czy wy myślicie, że Jezus potrzebuje was, aby Go bronić? Musimy prawdę ochronić. Nie, zostawmy, ona się sama obroni. My nie musimy bronić prawdy. Prawda się sama obroni. Jezus jest prawdą. Tego nie można powstrzymać. Prawda jest prawdą. I'm not worried if some silly idiot people just want to do some show where they put Jesus diaper. Ja się tak naprawdę nie obawiam tego, że może jakaś grupa ludzi będzie chciała się naśmiewać z Jezusa, będą go przedstawiać w pieluszce. That's not my Jesus. To nie jest mój Jezus. That's not my Jesus. I want to show who Jesus is in my life. Ja w moim życiu chcę pokazać, kim naprawdę Jezus jest. Not by some standing outside. Don't let them do it. Nie przez protestowanie. Nie wolno wam tego robić. If you want to do it, it's up to you. I'm just saying that if we're going to reach the culture where we are. Jeżeli oczywiście ktoś chce coś takiego zrobić, to proszę bardzo. Ale ja za czymś takim nie stoję. My raczej powinniśmy. We can't just try to be reacting all the time to what other people are doing. We have to decide what we want to say about God. Nie możemy reagować na każdą rzecz, która się dzieje w naszej kulturze. Raczej powinniśmy zdecydować, co pozytywnego możemy zrobić. Like people ask you, yeah, prove that the Sabbath is Saturday. Prove it. Niektórzy mówią, udowodnij, że sobota jest dniem świętym. No, you prove that it's not. Why am I proving it? Ty próbuj udowodnić, że nie jest. Yeah, you know, they're like, why, tell me why you should be a Christian. Why shouldn't you be a Christian? Then you tell me. Ktoś mówi, udowodnij, że powinien być chrześcijaninem. A może niech ta osoba udowodni, dlaczego nie miałbym nim Why być. Are we so defensive? Dlaczego chcemy w ten sposób bronić chrześcijaństwa? We're the ones that are bringing the truth, right? To my mamy w jakiś sposób przynieść prawdę. So tak? Why are we defending all the time? Więc dlaczego bronimy ciągle tej And prawdy? Explaining. I wyjaśniamy ciągle. Oh, well, this is why. O, dlatego tak ma być. No, it's like when I was telling the story about the guy with the coke. Pamiętacie tego człowieka, o którym opowiadałem, o kokainie? Other people aren't afraid to talk about their faith, so why should we be afraid to talk about ours? Wielu ludzi obawia się mówić o swojej wierze, dlaczego my mielibyśmy takimi być? On się nie obawiał opowiedzieć o kokainie. All right, we need to be creators, not critics. Powinniśmy być twórczy, a nie krytykanci. I talked about this a little bit when I say that there are some people that always tell you the problems and they don't have any answers. A wiecie, są czasami ludzie, którzy ciągle mówią o swoich problemach i szukają odpowiedzi. It's not helpful, we need to be creators. To nie jest zdrowe. My powinniśmy znaleźć jakieś twórcze rozwiązanie. And I know not everyone can come up with good ideas. Okay. I know not everyone can come up with good ideas. Wiem, That's że nie każdy ma dobre pomysły. But when you hear a good idea that someone else has got, then you can support that one. Jeżeli ktoś jednak ma fajny pomysł, to wy przecież możecie tę osobę wesprzeć. We're called, not employed. My jesteśmy powołani, a nie zatrudnieni. Whatever your job is, that's your calling. Whatever your job is, you're doing it for God.
Jakakolwiek praca, którą otrzymujesz, jest dla Boga. You're not working for the people that pay you, you're working for God. Ty nie pracujesz dla ludzi, którzy ci będą za to płacić, pracujesz dla Boga. You're working for God. Pracujesz dla Boga. You're doing it in Jesus' name. Robisz to w imieniu Jezusa. People might not be able to see the effort you put into your job, but God sees it. Ludzie mogą nie zauważyć tego nakładu pracy, który wkładasz to wszystko, ale Bóg to widzi. Whatever your job is, you're doing it for the Lord. Cokolwiek czynisz, robisz to dla Boga. To bring praise to Him. I chwała należy się Jemu. I got a friend who drives a bus. Mam takiego przyjaciela, który kieruje autobusem. He's a Christian. Jest chrześcijaninem. And before he drove the bus, he had like a really, you know, a job where he earned a lot of money. He had a job where he earned a lot of money before he drove the bus. Kiedy zanim prowadził ten autobus, pracował w ten sposób, zarabiał mnóstwo pieniędzy. But he's not worried about the fact that now he drives the bus. Ale wcale nie ma problemu, nie jest dla niego problemem, że teraz pracuje jako kierowca autobusu. Because he says, I work for God. Mówi, ja pracuję teraz dla Boga. Doesn't matter what I do my job for the Lord. Nieważne co robię, ja pracuję dla Boga. The best I can because I'm working for Jesus. Najlepsza rzecz, jaką mogę robić, to robię właśnie teraz, bo pracuję dla Jezusa. Then that means that your Christianity is not just something that happens when you come to church. Your Christianity is all day, every day. I właśnie tutaj jest ta zasada, że chrześcijaństwo twoje nie mierzy się, czy nie jest. Nie jesteś chrześcijaninem wtedy, kiedy przychodzisz w sobotę do kościoła, ale jesteś chrześcijaninem przez cały czas. It's not a coincidence that you're in your job. God meant you to be there. To nie jest jakiś przypadek, jaką masz pracę. Bóg tobie ją daje. Now some of you I know you might hate your job. You don't like your job. Chociaż wiem, że niektórzy mogą nienawidzić swojej pracy. Well, that's all right. God just needs to change your attitude so you see what's going on. Być może Pan Bóg powinien po prostu zmienić twoje nastawienie do tej pracy. My granddad used to say to me, if you're gonna whatever you do, do it to the best of your ability. Moja babcia zwykła mówić, że jeżeli coś robisz, to rób to z całego swojego serca. He said, if you're gonna sweep, sweep like a prince. Jeżeli będziesz zamiatał, to zamiataj jak książę. He said, if you're gonna be a criminal, don't rob old ladies, rob banks. No, he didn't say that. He didn't. Jeżeli będziesz kryminalistą, to nie okradaj. No, he didn't say that. Don't translate that. No, go on. Okay, translate again. Go. Więc babcia mówiła, że jeżeli chcesz być kryminalistą, nie okradaj starych babci, tylko napadaj na banki. It's not your job that needs to change sometimes, it's your attitude to your job. Tak więc nie zawsze trzeba zmieniać pracę, trzeba po prostu zmienić swoje nastawienie. We're so quick to try and get out of situations where we don't like it, that we don't see how God could bless us where we are. My czasami chcemy szybko rezygnować z pewnych sytuacji, zdarzeń, zamiast poczekać i zobaczyć, jak Bóg może poprzez tę sytuację działać w naszym życiu. And if you hate your job that much, then do something about it and get a different job. Ale jeżeli się okaże, że naprawdę nie można z tym nic zrobić, nienawidzisz swoją pracę, to może lepiej znaleźć inną pracę. You know, but while you're waiting, w czasie, kiedy oczekujesz for your na inną dream pracę, job or something, marzysz o jakiejś pracy, just know that when you're there, wiedz o tym, że kiedy już ją będziesz miał, you can work for God. Będziesz pracować dla Boga. And you are working for God. I my wszyscy pracujemy dla Boga. I don't care what your job is. Nieważne jest, jaką masz pracę. If you work in the sewers, work in the sewers like you work for Jesus. Sewers. What's that? Jeżeli pracujesz w kanalizacji, to nie przejmuj się tym, pracuj tak, jakbyś pracował dla Jezusa. Yeah, somebody has to do it. Ktoś przecież musi tę pracę też wykonywać. Grounded, not distracted. Just a sigh. Yeah. Oczekuj potwierdzenia, a nie rozproszenia, tak? Bądź utwierdzony w tym. We live in a distracted culture. My żyjemy w takiej kulturze, która nas rozprasza. You know, iPhone, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter. iPhone, inne rzeczy. TV shows are short, advertisements. Programy telewizyjne robi się krótkie, reklamy są szybkie. You're walking down the street, there's adverts for this and cars and... Especially if you live in the city, it's so distracting. Się te reklamy, samochody szybko jeżdżą. How do you stay grounded? Jak w tym wszystkim zachować swoją tożsamość? You have to have a deeper source. A więc musimy być podłączeni do jakiegoś źródła. I'll share with you personally how I do it. Ja chcę wam powiedzieć, jak mi się to udaje robić. I don't usually share this stuff because this is my I have a personal life with God that has nothing to do with my job. Zazwyczaj nie dzielę się tym. Moje to jest moje prywatne życie z Bogiem. What I mean is that I have to read the Bible not just because I have to preach, but I have to read the Bible to know God for myself. Czytam Biblię nie dlatego, że muszę przygotować kazanie, ale dlatego, że potrzebuję tego. So that stuff that I read, that doesn't get touched and brought out here. That's something else. Does that make sense? Again?
That stuff that I read, I don't use that for my sermons most of the time. Sometimes maybe. Czasami to, co przeczytam, używam oczywiście do kazań, ale przede wszystkim używam tego dla siebie. Not that my sermons are not personal. Of course, they're personal to me and I believe them, right? Oczywiście kazania, które mówię, też są jakieś osobiste. Są tam elementy, które wiążą się z moim osobistym życiem. But I just know if I don't have a personal spirituality for myself, I'm finished. Ale wiem, że jeżeli nie będę miał osobistego życia z Bogiem, to jestem skończony. Right? My own time. And then when I know that I don't have to share it with anyone, there's no pressure and I can just do it. Again? So when I know when I don't have to share it with anyone, it's just my time with God, then there's no pressure. Kiedy wiem, że nie muszę przygotowywać czegoś po to, aby się z kimś podzielić, nie ma tego tej presji, po prostu używam to dla siebie samego. But this is what I do. I read at the moment, I read different books of the Bible. Ja czytam podczas swojego osobistego nabożeństwa różne księgi z Biblii. And at the moment I'm reading the Psalms. W tej chwili czytam psalmy. And I have a book and I copy the psalm into the book. Mam też taki zeszyt, gdzie kopiuję, przepisuję sobie just all the ones that are prayers. Te, które są modlitwami. Yeah, some beautiful prayers for every situation. Wspaniałe modlitwy są tam w psalmach. Right? And because I've read them so much, I need to write it down, because then it makes more an impression in my head. I gdy je przeczytam, zrobią na mnie wrażenie, przepisuję je, ponieważ wtedy lepiej je zapamiętuję. So that's what I do every day when I wake up. Before I maybe make some nettle tea. Nettle tea is so good for you. Nettle tea. Sorry, just an advertisement for nettle tea. And then I go into the office and I write in my prayer book. Tak więc zapisuję sobie te modlitwy w swoim notatniku. It keeps me grounded. I dzięki temu czuję, że mam jakiś fundament. Instead of being distracted by everything I have to do, I have to tidy up the house, I have to do this for work, etc. I jest to taki czas, kiedy koncentruję się na tych sprawach i nie jestem rozproszony przez to, co jeszcze muszę zrobić w domu, jakichś obowiązkach swoich. If you're going to do the revolution outside of church. Jeżeli chcesz rewolucji poza kościołem, you have to have a grounded life. To musisz mieć takie solidne duchowe życie with God. Z Bogiem. And don't be distracted. I nie dać się rozdrobnić. Don't be distracted by things in church. Przez rzeczy, które są dzieją się w kościele. Don't be distracted by what your friends are doing. Przez to, co robią twoi przyjaciele. Don't be distracted by problems in your own life. Przez to, jakie są twoje własne problemy. Just make sure you keep that time for God sacred and holy, and that's your responsibility. Po prostu skoncentruj się na tym czasie, świętym czasie z Bogiem. To jest twój czas. I can do it or not do it every day. I can do it or not do it every day. It's up to me. Czas. Ja mogę to codziennie mieć taki czas nabożeństwa lub nie. Zależy to ode mnie. To jest mój wybór. There was this woman who wanted to change her life. Była taka kobieta, która chciała, zapragnęła zmiany życia. Because she was very overweight, very, very big. Miała dużą nadwagę. And she just lost her job. Straciła swoją pracę. And she just broke up with her husband. Przeżyła rozwód. So she said, I've got, and she had lots of debt. Miała mnóstwo długów. So she said, I'll just take my last credit card, I'm gonna go on holiday. Just, I forget about all this. Holiday. I ona powiedziała tak. More debt. Wezmę swoją kartę kredytową. Pojadę sobie na urlop, zapomnę wszystkim. When she was in the hotel in Egypt, kiedy była w hotelu w Egipcie, she saw these people doing a trek, a walk. Widziała ludzi, którzy z kijkami spacerowali. And she said, oh, next year, I would like to do that next year. I wtedy ona pomyślała, ja chciałabym też następnym roku coś takiego robić. I wish I could do that. Chciałabym naprawdę. So she went home. Tak więc wróciła do domu. And she started training, she started working every day. I zaczęła coś takiego. Then she started losing some weight. I zaczęła tracić kilogramy. She started applying for some jobs. Zaczęła składać swoje CV. Then she actually got a job. I udało się, dostała pracę. And then she met a new guy. Spotkała jakiegoś mężczyznę. And then she started to get even more healthy. I zaczęła się odżywiać zdrowiej. And then the next year she went back and she did that walk. Tak więc wróciła do Egiptu, to Egipt? Yeah, to Egypt. Do Egiptu i też chodziła z kijkami. She was someone who got grounded and not distracted. Uh-huh. Otrzymała someone? Yeah, she was someone who got grounded. Okay. She got grounded. Była w tej chwili już inną osobą, taką osobą, która miała mocny fundament. She could have kept thinking about her weight. Mm-hmm. She could have kept thinking about her situation, but she didn't. She focused. Ona wcześniej za mocno koncentrowała się na tej swojej nadwadze, na tym, kim jest. Don't focus on controversy.
Więc my nie możemy się koncentrować na takich rzeczy, don't na kontrowersjach, focus on conspiracy theories or sensational na ideas. Teoriach spiskowych, na jakichś sensacjach. Focus on your relationship with God. Raczej skoncentrujmy się na naszej relacji z Bogiem. These things are on the side for you to deal with. Te wszystkie rzeczy gdzieś tam zostawmy z boku. But if you're going to be effective for God, you need to focus on Him. Jeżeli chcesz być efektywnym dla Boga, skoncentruj się na Nim. You're not distracted. I nie daj się rozpraszać. You're grounded. Raczej skoncentruj się na tym fundamencie. You seem like squirrels. Wiewiórki? Some of us are like that as Christians. Wiecie, my jako chrześcijanie jesteśmy czasami jak takie wiewiórki, które tak kręcą głową na prawo, lewo. What? Yes? What? Szukają sensacji. Like Jesus didn't, he gave us more peace than that, grounded. Jezus chce dać nam więcej pokoju, tego zaufania. Not distracted. Nie, żebyśmy co chwilę say something? What? Szukali na prawo i lewo, co tam możemy jakieś nowinki usłyszeć. Okay, the two last ones. I dwie ostatnie rzeczy. Not alone. In community, not alone. I we wspólnocie, nie w pojedynkę. Don't do this by yourself. Remember I said find someone to read the book of Genesis with. I hope you did that. Nie rób tego samemu. Pamiętasz, jak mówiłem, znajdź jakąś osobę, z którą można razem czytać Biblię. You know, I always read books with people. Ja zazwyczaj czytam księgi biblijne z ludźmi. So if I buy a book, I try to buy two and then give one to someone. Aha, jeżeli chodzi o książki, czytam książki razem z ludźmi. Zazwyczaj kupuję dwie, wtedy sam czytam jedną i drugą daję. Because then we can encourage each other to read the book. I możemy się zachęcać, wymieniać. I'm reading a book about prayer with one of my friends now. Teraz z jednym z moich przyjaciół czytam książkę na temat modlitwy. It's so good. Jest tak dobra. Right? Now, if I get tired and I'm like, oh man, I don't know if I'm going to read it now. Oh. Kiedy się zmęczę, myślę sobie, o, kiedy znowu sobie poczytam. No, he's going to call me and go, so how's the reading going? I wtedy kolega ten do mnie dzwoni, mówi, co, jak tam idzie czytanie? Call me back in an hour. A możemy rozmawiać o tym za godzinę? I'll read it and then you can call me back. Ja sobie coś tam przeczytam i za godzinę wrócimy do tematu. Because you've got that person who's keeping you accountable. To jest naprawdę fajne, kiedy możemy razem z kimś się wymieniać. You have to have someone like that. Kogoś, z kim, na kim możemy polegać. To keep you honest. Aby być z tą osobą również szczerym. Someone you can, who can ask you, have you been doing what you should be doing? Kogoś, z kogo możemy zapytać, czy robiłeś to, co powinieneś robić? Someone who you've given the permission to do that. Oczywiście chodzi o osobę, która da nam na to pozwolenie. It's always hard when someone asks you when you didn't give them permission. Like. Wiecie, czasami możemy robić to z osobą, która nie daje nam pozwolenia. So, Bobby, do you really love God? I know you preach, but do you really love God? I może być taka osoba, która powie, no wiem, że mówisz kazania, ale czy ty naprawdę kochasz Boga? It's easier to take when you know the person. You give them permission. Jest o wiele łatwiej robić coś takiego z osobą, której daliśmy na to pozwolenie. Każdy z nas powinien mieć przynajmniej jedną taką osobę. All right, the last one is countercultural, not relevant. Against the culture. A więc działanie przeciwko kulturze. Like being relevant doesn't mean that you have certain clothes on. Bycie, odnalezienie się w kulturze wcale nie znaczy, że będziesz ubierał się tak jak wszyscy dookoła. He's dressed the way the young people dress, so he's relevant. O, on się ubiera jak młodzi ludzie, więc on po prostu zna swoje miejsce, wie jak dotrzeć do nich. Being relevant is more about being countercultural. Ale jest, chodzi tutaj bardziej o to, aby umieć odnaleźć się w kulturze. How is the Christian culture different from the culture around? Jak chrześcijańska kultura różni się od tej kultury, która jest na zewnątrz? Like in Denmark, everything works very well. W Danii wszystko fajnie idzie. Well, they expect everything to work well. Przynajmniej ludzie oczekują tego od ciebie. I joined the gym. Ja chodzę na siłownię. I gave them my bank details. I gave them my bank account number. Ja musiałem dać im mój numer konta bankowego. And they were supposed to take money every month. I oni ściągają wtedy z konta pieniądze. But they didn't take it. But they didn't take it. They didn't take the money. Nie wzięli. Aha, okej, okay, wiem o co chodzi. Yeah. Czyli zdarzyło się, że pewnego razu nie ściągnęli pieniędzy. I hope you guys are going to give Thomas a very big gift for all this hard work he's doing. So they didn't take the money. Więc zdarzyło się, że nie ściągnęli pieniędzy z konta. And every time I went there to use my card. Tak więc za każdym razem, kiedy wchodziłem tam, używałem mojej karty. It wouldn't work. Ona nie działała. And they kept sending me letters saying, "We want this money."
I oni zaczęli wysyłać mi listy, że chcemy pieniędzy za używanie siłowni. You've got my details, just take the money. Przecież ja powiedziałem im, przecież macie moje wszystkie dane, dlaczego nie ściągniecie sobie tych pieniędzy? And this went on for months. I to miało miejsce przez kilka miesięcy. So every time I tried to go to the gym, they'd be like, blah, 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 no, don't let him in. Tak więc za każdym razem, gdy wchodziłem tam, próbowałem użyć tej swojej karty, tam pojawił się ten sygnał, informacja, że nie mogę wejść. And then the guy in the gym said to me once. I pewnego razu pewien człowiek tam w tej siłowni powiedział mi, aren't you angry that this hasn't been fixed? Czy nie wkurza cię to, że oni coś z tym nie zrobili? Because everything in Denmark is supposed to work, right? Ponieważ w Danii wszystko powinno dobrze funkcjonować, dobrze działać. I said to him, there's no point in being angry, I can still train. On powiedział, nie ma sensu się denerwować, skoro tak czy owak mogę wejść i ćwiczyć. And it makes no difference to my life if you guys think I didn't pay, I know I paid, so. Jeżeli dla was nie ma to znaczenia, ja przecież mogę dalej chodzić i ćwiczyć. When you get it fixed, you get it fixed. I don't, it's not a problem. Jak uda wam się to naprawić, to proszę bardzo. Na razie, skoro nie działa, to wasza sprawa. So he says to me, that's very, you know, most people would be very angry. Większość ludzi byłaby wtedy zdenerwowana. I said, I haven't got time to be angry about that. I've got bigger problems than that. You know? Ja nie mam czasu się takimi rzeczami denerwować. Mam poważniejsze zmartwienia. Nothing. Least of my problems. To jest głupota. So he says, so what are you doing here? No i wtedy zapytali mnie, a tak w ogóle to o czym się zajmujesz? He said, I'm a pastor. Powiedziałem, jestem pastorem. He said, you're really a pastor. Jesteś naprawdę pastorem? You don't look like a pastor. Nie wyglądasz na pastora. Okay, here we go. Every time. Za każdym razem tak się działo. He said, yeah, I'm a pastor. Tak, jestem pastorem. So he goes, oh, that must be why. That must be a, why. A, to dlatego. I said, why what? Ale co? He says, oh, because you're so calm, you're so different from everyone jesteś else. Taki everyone, spokojny. Everyone else would be so angry with us. Każdy się tutaj denerwuje na nas, a ty taki jesteś spokojny, grzeczny. He says to me, where's your church? Gdzie jest twój kościół? I said, oh, it's in this place in Frederiksberg, you should come down and you're invited. Tak więc wyjaśniłem im, gdzie jest ten kościół. He says, yeah, I will come. Może byście wpadli, oni powiedzieli, yeah, tak, no, czemu nie? Come to church. No, czemu nie, wpadnijcie. Right, now, William's hearing that story, countercultural. I was different to the culture. A więc ja po prostu funkcjonowałem w inny sposób niż kultura tam by nakazywała. My Christianity didn't allow me to get angry because I was just like, well, it doesn't work. That's okay. Moje chrześcijańskie życie nie pozwalało mi na takie zachowanie. Uważałem, że to jest zbyt błaha sprawa, żeby się denerwować. But if I acted according to the culture, ale gdybym postępował zgodnie ze zwyczajami, jakie tam są, he wouldn't have thought there was anything different about me. Oni nie zauważyliby jakiejś różnicy we mnie. And he would have just said, well, There's nothing to this guy. I nie zauważyliby niczego we mnie. You have to think about how you can be countercultural in your culture. Ale my możemy się zastanowić, w jaki sposób my możemy działać inaczej niż dyktowałaby nam może kultura czy zwyczaje. You know, maybe a good way to start would be to say, yeah, we always get to church on time. Może jedną z dobrych rzeczy byłoby mówienie, że my zawsze do kościoła przychodzimy na czas. Or because the culture is so conservative. Może kultura byłaby bardzo konserwatywna. That we make some noise when we come into church. I don't know. You have to do. But what I'm saying is, you have to find out in Poland what it is you have to do to be countercultural. Mm-hmm. Więc my w Polsce musimy się zastanowić, co zrobić takiego, co byłoby wbrew może kulturze, co dałoby ludziom coś do myślenia na like, temat naszego zachowania. In Scandinavia, everyone is very, very. They don't talk to strangers. W krajach skandynawskich ludzie nie rozmawiają do obcych. No, you don't talk to strangers. Nie rozmawiają z obcymi ludźmi. So maybe to be countercultural, we have to make sure we're really friendly when people come into the worship service. Tak więc może właśnie takie działanie wbrew kulturze byłoby takie, że gdy ludzie przychodzą na nabożeństwo, my okażemy im przyjaźń. Because they can see it's different, right? I wtedy oni mogą zauważyć, welcome. O, tu jest inaczej w tym miejscu. Welcome here. Oh. I mean, not overdo it. Sometimes they overdo it, you know. Welcome. Czasami aż za bardzo nawet to robią. I... It's so great you're here. Oh, wspaniale, że tu jesteście. We never get guests. Nigdy nie przychodzą nas goście. Now we're going to introduce you to everybody. A teraz będziemy. What? Now we're going to introduce you to everybody. Teraz przedstawimy wam this is was Mark, wszystkim. And this is Tom. And this is Daniel. No. Oh, tu jest Marek, Tomek, Daniel. Maybe not that far. Może nie aż tak bardzo. But you have to think about how you can be countercultural to make the gospel relevant in your culture. Ale może właśnie zastanowimy się, w jaki sposób w naszej kulturze moglibyśmy to wykorzystać. It works. To naprawdę działa. Something as simple as just saying hello to people and welcoming them in Scandinavia, it works.
Chcę powiedzieć, że właśnie taka prosta rzecz, jak przywitanie się z drugą osobą, powiedzenie jej w krajach skandynawskich, mam na myśli. Przywitanie się, okazanie przyjaźni, to naprawdę działa w tej kulturze. Yes. Okay. I am finished. Wygląda na to, że już jest koniec. Thank you very much. Dziękuję za uwagę. It's been very nice to be here with you guys. Cieszę się, że tu byłem z wami. You are awesome. Jesteście niesamowici. Poland is a fantastic place to be. Polska jest cudownym miejscem. God has blessed you. Pan Bóg pobłogosławił was. He will continue to bless you. I będzie kontynuował to dzieło. Go in his power. Idźcie w jego mocy. And be revolutionary for Jesus. I bądźcie rewolucjonistami dla Jezusa. I double salute you. I podwójny on both sides. Salut. Salut? Jak to się mówi? Yeah. Salut dla was z dwóch stron. Yes. So, thank you. That's it. Tak więc dziękuję bardzo. To wszystko.